Proszę Państwa, witam serdecznie. Właśnie wybiła godzina 17. Patrzę na zegarze, który ma radiowe sterowanie, więc zakładam, że w miarę dokładnie pokazuje ten czas. I bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w takim bardzo familiarnym gronie, że możemy się również spotkać w takim bardzo niekonwencjonalny sposób. Na tej dzisiejszej naszej debacie poświęconej świętej pamięci panu profesorowi Andrzejowi Pułtawskiemu i jego filozofii. Na jego temat nie będę się nic wypowiadał, poza tym, że był człowiekiem, który wiele przeszedł, a to, nad czym warto się czy zastanowić, to niewątpliwie Państwo już sami w swoich wystąpieniach te tropy, te kierunki zaproponujecie i również pewne ich pogłębienia. Cieszę się bardzo, że mogę Was widzieć, pomimo tej sytuacji, która zdrowotnie jest najciekawsza, a również przekłada się na, myślę, nie tylko sam kontekst zdrowotny, ale na różnego typu relacje, że dzięki tym mediom, a przede wszystkim dzięki inicjatywie pomysłodawców tego dzisiejszego spotkania mogliśmy się zobaczyć. I witam serdecznie, tak po kolei panią Ewę, profesor, jeszcze raz, tym razem już słysząc was, bo przedtem nie słyszałem też, korzystając z okazji, składając życzenia imieninowe, spóźnione, ale u mnie to zwykle tak bywa, że jestem lekko opóźniony, chociaż tego może nie widać po twarzy. Także również witam serdecznie księdza profesora Jana Krokosa. Bardzo się cieszę, bo dawno, żeby się już nie widzieli, nawet w ten sposób, więc przynajmniej taką będziemy mieli okazję, żeby ucieszyć się z własnej obecności nawzajem tutaj na tym panelu. Witam serdecznie pana Marka Maciejczaka, którego może nie miałem jeszcze okazji poznać, ale dzisiaj będę miał tę okazję przysłuchać się i bardziej poznać tutaj. Witam serdecznie księdza dziekana profesora Macieja Bałę. No i przy tej okazji też gratuluję obu panom profesorom i księdzu Maciejowi Bale i panu Piotrowi Mazurowi tego sukcesu, jakim jest piękna kolekcja publikacji Pomniki Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku, w którym też państwo, przynajmniej część z państwa brała udział. Jest to rzeczywiście godne pochwały. Bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteśmy na tym etapie. Witam serdecznie pana Michała Piekarskiego, którego również będę starał się jakoś tak zapoznać się z panem w tym dzisiejszym spotkaniu. Pan Piotr Duchliński natomiast no to raczej już osobistość znana mi i cieszę się, że również jest z nami. I pan profesor Robert Piłat. Jeżeli nie przekręcam i czy mam to powiedzieć, czy ksiądz, bo w tym momencie nie potrafię dokładnie skojarzyć, ale mówi pan profesor Robert, że co do księdza to raczej chyba nie, a przypominam sobie z naszych spotkania jednego czy drugiego na UKSW, kiedy miałem okazję również z panem się spotkać. Więc takim, myślę, że takim bardzo przyjacielskim, bezpośrednim gronie jesteśmy zaproszeni do tej refleksji. Ja tutaj kończę moje powitanie z białego, jeszcze białego Krakowa, nie wiem jak długo takim będzie, i przekazuję głos księdzu dziekanowi profesorowi Maciejowi Bale. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za słowa profesora dziekana Tomasza. Też bardzo się cieszę z tej konferencji, bo nawet to, co ojciec dziekan wspomniał, to jest pewna kontynuacja naszej współpracy między Akademią Ignacjanum a Instytutem Filozofii UKSW, bo rzeczywiście poprzez ten grant prowadzony właśnie razem z przede wszystkim pod przewodem pana profesora Mazura, wydaje mi się, że te nasze więzi i współpracę ciągle się zacieśniają. Miło właśnie zobaczyć te osoby, z którymi się współpracuje. To jest jedna rzecz, uważam, z której się powinniśmy cieszyć, że te relacje między Warszawą a Krakowem układają się bardzo, bardzo dobrze i myślę, że to nie jest pierwsza konferencja i nie ostatnia, i nie pierwsza grant i nie ostatni, które razem będziemy robić. I myślę, że to jest dla nas też dobra zachęta do współpracy, a przede wszystkim także się cieszę, że podejmujemy w postaci tej konferencji
postać profesora Andrzeja Pułtaskiego, która jest ważna zarówno dla Warszawy, jak i dla Krakowa. Myślę, że jest to również okazja, aby pokazać pewną kontynuację pewnej myśli, zaczynając chociażby od profesora Ingardena, przez profesora Pułtaskiego, a chociażby tych profesorów, którzy mieli okazję korzystać z dziedzictwa filozoficznego tych wielkich filozofów, jak profesor Ingarden, czy profesor Pułtaski, jak profesor Maciejczak, profesor Piłat, czy ksiądz Krokos. I się cieszę właśnie, że ci, którzy mieli okazję współpracować z tymi postaciami, mogą się z nami podzielić refleksjami związanymi z ich twórczością, bo myślę, że nawet dla wielu studentów filozofów twórczość, może Ingardena bardziej znana chociażby dzięki tej rocznicy i rok ingardenowski przeżywaliśmy, ale myślę, że twórczość profesora Pułtaskiego, myślę, że dla wielu studentów jest mniej znana i myślę, że ta konferencja trochę uzupełni ową lukę, pokazując, jak profesor Pułtaski, pracując na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Akademii Teologii Katolickiej, jednak wniósł ciekawe rzeczy do rozwoju filozofii. Dlatego jeszcze raz dziękuję wszystkim. Już nie będę wszystkich Państwa z osobna witał. Uczynił to w sposób doskonały ojciec dziekan Tomasz. Natomiast chciałbym po prostu życzyć, żeby ta konferencja była owocna i zainteresowała nas wszystkich po prostu polską filozofią, polską szkołą filozoficzną. Więc jeszcze raz dziękuję za organizację tej konferencji i oddaję głos panu profesorowi Mazurowi. Witam Państwa serdecznie. Zostałem poproszony o prowadzenie dzisiejszych obrad. W programie mamy 6 wystąpień i zaplanowaliśmy to w ten sposób, że kolejne wystąpienia będą trwały około 20 minut, a więc 2 pierwsze wystąpienia profesora Piłata i profesora Maciejczaka. Po tych 2 wystąpieniach zrobimy 10 minut dyskusji, kiedy będzie można zadawać pytania, i przejdziemy do następnych 2 wystąpień, gdzie po tych 2 wystąpieniach będzie kolejna przerwa. Ta przerwa będzie na dyskusję, będziemy mogli zadawać sobie wzajemnie pytania. Przypomnę tylko, że te pytania możemy tutaj bezpośrednio, ci, którzy uczestniczą przez platformę Webex, mogą bezpośrednio zadawać pytania. Natomiast ci, którzy oglądają nas przez YouTube'a bądź przez media społecznościowe, mogą zadawać pytania za pośrednictwem czatu. W związku z tym bardzo proszę pana profesora Roberta Piłata o wygłoszenie nam tutaj referatu czy wystąpienia. To już jak mocne czy jak poważne to będzie wystąpienie, to już sam pan profesor zdecyduje. A tematem tego wystąpienia będzie hermeneutyczne dopełnienie fenomenologii, ostatni projekt filozoficzny Andrzeja Pułtawskiego. Taki temat podał pan profesor. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten zaszczyt wygłoszenia pierwszych publicznych słów na temat osoby i filozofii Andrzeja Pułtowskiego po jego niedawnym odejściu. Całe nasze spotkanie ma ten oczywiście charakter, ale w tym pierwszym wystąpieniu chciałbym zwrócić uwagę na pewien projekt filozoficzny Andrzeja Pułtawskiego, projekt z lat ostatnich, z lat, kiedy przekroczywszy już lat 90 swego życia, wciąż twórczo uprawiał filozofię. Jak twórczo, to zaczynam coraz pełniej rozumieć dopiero teraz, kiedy próbuję niektóre jego pomysły wykorzystać i zaraz powiem, jakie to pomysły, które zrodziły się w tych latach ostatnich, nie zostały już przez profesora Pułtawskiego spisane czy opublikowane, ale pojawiały się w rozmowach z taką siłą intelektualną i inspirującą, że z pewnością pozostaną, na pewno w moich własnych wysiłkach filozoficznych. Uświadomiłem sobie właśnie, że 40 lat minęło od chwili, kiedy po raz pierwszy razem z obecnym tu profesorem Markiem Maciejczakiem trafiliśmy na seminarium profesora Andrzeja Pułtawskiego w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. I to było odkrycie. Odkrycie dla nas i pewnie dla wielu innych osób, które wówczas przewijały się w tym środowisku. Odkrycie rzetelności myślenia, pewnego oddania i sumienności, którą zaczerpnął zapewne też od swojego nauczyciela, Romana Ingardena, znanego z tego właśnie
z tej postawy, z tej niezwykłej sumienności, gruntowności badań, nieustępliwości, tam gdzie tylko pojawiała się jakakolwiek niejasność pojęciowa czy logiczna, czy po prostu brak należytej intuicji. Otóż przez te 40 lat pewnej współpracy, zażyłości, inspiracji, mam nadzieję, że chociaż małej części wzajemnej, ale przede wszystkim tej, która płynęła z prac profesora Pułtawskiego, zrodziło się wiele myśli, wiele kierunków badań. Każdy z osób z środowiska, które wyłoniło się z tego seminarium, obrała jakąś własną drogę. I teraz najbardziej charakterystyczne i to, o czym chcę dzisiaj mówić, to jest właśnie pewien duch umiarkowania. Duch umiarkowania, który cechował całą myśl Andrzeja Pułtawskiego. Był on krytykiem i to krytykiem wnikliwym, nieustępliwym pewnych uproszczeń, które znajdował u swojego nauczyciela Romana Ingardena. Przede wszystkim pewnego fundacjonizmu, który Ingarden odziedziczył po wczesnym Husserlu, czyli projektu sprowadzania poznania do pewnych pierwszych do elementów, podstawowych elementów, które same już nie podlegają refleksji, nie są analizowalne, ale są po prostu danymi. Cała struktura poznania według Husserla i Ingardena miała postać związaną ze schematem dana i pewnej ujęcie. Treść, którą poznawczą czy przeżyciową, którą mamy w doświadczeniu, zawdzięczamy pewnemu ujęciu, nadaniu pewnej formy temu, co jest nie, pozbawioną formy treścią. Otóż ta pozbawiona forma treść, formy treść to jest z jednej strony dana, czyli coś, co powinno stanowić pewną pociechę dla epistemologów, to znaczy, że mamy wreszcie ten korzeń wszelkiego poznania, coś takiego, czemu nie można przeciwstawić sceptycznej świadomości, nie można przez analizę pokazać paradoksalności tego tworu, który jest nam dany. Świat jest nam dany w pewien sposób i to jest niekwestionowalne, ale z drugiej strony, jeśli coś jest po prostu daną, niezreflektowaną, to jest niezrozumiałe. I bardzo długo ta świadomość, że jest to w istocie niezrozumiałe, że wymaga jeszcze innego dystansu umysłu, jeszcze innego podejścia, aby ten sens tego, co dane, wyłowić, bardzo długo czekał na jakąś wyżywszą, intensywniejszą świadomość w środowisku fenomenologicznym. Andrzej Pułtawski rozumiał to doskonale i wiedział, że tam kryje się pewna dynamika i pewna konstytucja sensu, której nie zawdzięczamy świadomości, która nie jest konstrukcją formalną, nie jest narzuceniem formy, nie jest ujęciem pewnego A jako pewnego A czy B, tylko jest samoprezentacją świata w pewnej formie, którą czasami za Konradem Lorenzem nazywał racją morficzną, a zatem już mającą w sobie pewną logikę konstrukcji. Zachęcał i sam zgłębiał, zachęcał do zgłębiania i sam zgłębiał podstawy naukowe ludzkiego poznania i doświadczenia. Był pod dużym wpływem prac jeszcze z końca lat 40. Buitendijka na temat rozwoju poznawczego małych dzieci, kiedy to Buitendijk dowodził, że coś, co w jego czasach jeszcze powszechnie uznawano za refleksy, pewnego rodzaju odruchy relaksacyjne na twarzy dziecka, to są w istocie uśmiechem, który ma w sobie intencjonalność komunikacji, w żadnym razie nie dającą się wysłowić, z pewnością nie mającą nic wspólnego ze świadomością, a jednak zawierającą intencjonalność związaną z komunikacją. Tego rodzaju spostrzeżenia u Konrada Lorenza i Buitendijka, a później przez wiele lat studiowanego przez profesora i przez nas wszystkich pod jego wpływem Henri Eya, psychiatry francuskiego, który w jakiś zdumiewająco wnikliwy sposób podszedł do fenomenologii, do fenomenu dania świata z zupełnie innej strony, właśnie od strony tej konstrukcji, która może się rozsypać w przypadkach psychiatrycznych, że świadomość jest samoukonstytuowana i świat, który się nam prezentuje, jest jakoś samoukonstytuowany. Wszystkie te elementy
naturalistycznego, naukowego podejścia do procesów poznawczych były cały czas w jego myśli obecne, ale zacząłem swoją wypowiedź od tego, że cechowało go umiarkowanie. Umiarkowanie nie pozwalało mu przyjąć mocnego programu fundacjonizmu w epistemologii, szczególnie w fenomenologii, a więc szukania tych radykalnie prostych, radykalnie niepewnych, niezawodnych elementów poznawczych. To sam duch umiarkowania nie pozwalał mu całkowicie zawierzyć po prostu danym naukowym i opierać epistemologii wyłącznie na kognitywistyce, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Wówczas, w tamtych czasach, kiedy zaczynaliśmy naszą współpracę, słowo kognitywistyka po polsku jeszcze nie istniała. Jeżeli ktoś chciał powiedzieć coś o tej dziedzinie, to mówił albo po prostu po angielsku cognitive science, albo mówił o psychologii poznawczej lub neurofizjologii procesów poznawczych. Dziś przywykliśmy już do tego słowa, kognitywistyka. Pod wpływem Andrzeja Pułtawskiego wielu z nas bardzo zainteresowało się i zaangażowało w to, żeby wykorzystać kognitywistyczne badania dla filozofii, dla epistemologii w szczególności. Sam poświęciłem temu wiele, wiele czasu i znów spotkałem się z tym nieocenionym duchem umiarkowania u Andrzeja Pułtawskiego. Otóż on nie był z tego zadowolony. On uważał, że w ten sposób poniekąd zamieniamy filozofię na naukę, że stwarzamy w obrębie filozofii coś, co za chwilę już zacznę nazywać za Georgiem Heglem bezpośredniością, czyli czymś, co jest bardzo skuteczne w porządku wyjaśniania, ponieważ jest faktem czy stanem rzeczy, z którego można wyprowadzać konsekwencje za pomocą praw przyczynowych, natomiast samo w swojej treści jest niezrozumiałe, dlatego że nie jest przedmiotem refleksji. Nie może być przedmiotem refleksji, jest ustanowione właśnie jako faktyczność, bo jako faktyczność jest nam potrzebne, żeby używać wyjaśnień przyczynowych. Natomiast wyjaśnienia przyczynowe korzystają z energii tego świata. No, przyczynowość to jest po prostu ujęcie formalne tego, co się w świecie dzieje, a nie tego, co czyni świadomość czy czyni refleksja ze światem. Otóż brak dostępu do tej bezpośredniości jest bardzo poważnym ograniczeniem i to, co z początku wydaje się wielką obietnicą, to znaczy, że uchwycimy podstawowe prawa rządzące procesami poznawczymi, w istocie okazuje się zwodniczą obietnicą, ponieważ poddaje nam tę bezpośredniość, do której już nie mamy refleksyjnego dostępu. To umiarkowanie, to odrzucanie skrajności, czy to fenomenologicznego fundacjonizmu, czy kognitywistycznego naturalizmu, ostatecznie doprowadziła Andrzeja Pułtawskiego do tego, co na samym początku nazwałem jego ostatnim projektem. Projektem związanym z analizą sensu. Nie poznania, nie prawdy, czemu poświęcił świetne strony w swojej wcześniejszej twórczości. Ale właśnie sensu, który jest związany z rozumieniem, tak jak prawda jest związana z wyjaśnianiem według sławnego hermeneutycznego rozróżnienia, które w różnych formach się pojawia już i u Diltaja, i u Gadamera, i u Rickera, a z kolei sens związany jest z rozumieniem. Rozumienie jako próba uchwycenia sensu i wyjaśnienie jako próba uchwycenia prawdy. Czym jest takie uchwycenie sensu, rozumienie? No jest w tym różne od poznawania i od wyjaśniania, że ujmuje to, co poznawane razem z podmiotem poznającym. Wydaje się to karkołomną konstrukcją, nieomal kolistą i proszącą się o paradoksy, ale w istocie o to chodzi w rozumieniu. To znaczy, żeby każdą czynność poznawczą poniekąd odnosić do pozycji tego, kto poznaje i objąć go tą wiedzą. Oczywiście nie może być to już ta sama wiedza, musi być to wiedza przetworzona i w ten sposób dochodzi się do oglądania efektów naszej działalności intelektualnej, naszego poznawania świata w bardzo odległym, szerokim horyzoncie świata, naszej rozumiejącej obecności w świecie. Dojście do tego uchwycenia oczywiście jest niemożliwe efektywnie, nie możemy oglądać całego świata i naszej w nim rozumnej obecności, ale może być uchwycone jako pewien ideał, jako horyzont,
poznania. Otóż ta horyzontalność sensu jest jego najbardziej charakterystyczną własnością, w przeciwieństwie do zdobywania prawdy w postępowaniu naukowym, które właśnie najwięcej zyskuje wtedy, kiedy wyzbywa się szerokich horyzontów, a skupia się raczej metodycznie na zadaniu, które jest do wykonania. Więc metodyczne zawężenie horyzontu i metodyczne rozszerzenie horyzontu to są dwie strony medalu, które właśnie pokazują z jednej strony dążenia prawdziwościowe, z drugiej strony dążenia sensotwórcze. Otóż Andrzej Płutawski zajął się tą problematyką sensu pod dużym wpływem Paula Rickera. Czytał Rickera intensywnie. Przez ostatnie 10 lat zawsze spotykaliśmy go z Rickerem w ręku, mówiącym o Rickerze, planującym, co jeszcze i jak zrobić można, gdy chodzi o pogłębienie myśli Rickera. A wszystko związane jest z jednym podstawowym zdaniem. Czymś w rodzaju motta, które mógłbym wygłosić tutaj w imieniu nieżyjącego profesora. Sens może się wziąć wyłącznie z sensu. Otóż to, co uważał za podstawowy grzech filozofii, zarówno fenomenologicznej, jak i tej inspirowanej kognitywistyką, jest to, że próbuje się wyprowadzić sens z materiałów podstawowych, które same w sobie nie mają sensu, nie są dostępne refleksji, a zatem nie mogą być ustawione w tym szerokim horyzoncie rozumnej obecności w świecie, a zatem w ścisłym sensie nie mają sensu, mają funkcje i oczywiście mogą mieć funkcje w rozmaitych prawach czy prawidłowościach, które wykrywamy w świecie, ale nie są przedmiotami refleksji. Sens może się wziąć wyłącznie z sensu, co bardzo ściśle odpowiada programowi hermeneutycznemu, w którym mamy to sławne koło hermeneutyczne, w którym zaczynamy zawsze od pewnego uchwycenia sensu i każdy kolejny akt, kolejna odsłona sensowności świata jest przetworzeniem wcześniejszej sensowności. Nie ma początku tego procesu. Jest to może trudne do zrozumienia dla filozofów analitycznych, którzy odziedziczyli ten fundacjonizm i zawsze uważają, że powinien być jakiś początek analizy, czy pewne dno analizy, do którego się dochodzi. Tu natomiast można powiedzieć, sens tworzy sam siebie, ponieważ nigdy nie zastajemy samych siebie jako niemyślących, tylko jako tych, którzy rozpoczynają od pewnego pierwotnego uchwycenia sensu. I kontynuując tę myśl Andrzeja Płutawskiego, właśnie zwróciłem, jak już wcześniej zapowiedziałem, swoje wysiłki na zrozumienie heglowskiej konstrukcji, heglowskiego ujęcia tego problemu. A stało się to znów pod wpływem Andrzeja Płutawskiego. Któregoś dnia, kiedy pracowałem nad książką o pojęciach, podsunął mi drugi tom Nauki logiki Hegla bez jakiegoś szczegółowego komentarza. Po prostu uznał, że okaże się przydatny. I nie mylił się, okazał się przydatny, chociaż kilka lat zajęło mi zrozumienie, dlaczego i w czym dokładnie jest on przydatny. Otóż wydaje mi się, że całą filozofię heglowską, w szczególności jego logikę, oczywiście przesadzam, że całą filozofię heglowską, ale na pewno naukę logiki, można zinterpretować jako hermeneutykę właśnie. Ponieważ jeżeli się potraktuje jako epistemologię w tym klasycznym sensie, kiedy dokonujemy analizy aktów poznawczych, żeby wydobyć z nich pewną normatywność, czyli zrozumieć, czym jest prawda, uzasadnienie, ugruntowanie itd., jeżeli tak to potraktować, to filozofia Hegla, w szczególności jego nauka logiki, nie jest ani zbyt dobrą epistemologią, ani zbyt dobrą logiką, nawet logiką filozoficzną, przy wszystkich różnicach, które są pomiędzy nią i logiką formalną, nawet tą logiką nie będzie w zbyt dobrym sensie. Natomiast moim zdaniem jest znakomitą hermeneutyką, ponieważ zaczyna właśnie od tego najszerszego horyzontu. Od razu ustanawia pewien sens i to w taki radykalny sposób. Zadaje sobie pytanie, no właściwie gdzie po raz pierwszy powstaje treść jakakolwiek. No i dochodzi do wniosku, co już jest licencja poetyka heglowska, że powstaje z pewnego zaprzeczenia, no, że byt określa się, jego pierwszym określeniem jest to, że nie jest nicością, że w takim razie świadomość, która próbuje uchwycić pierwszy sens, dokonuje jako pierwszego swego aktu negacji,
przechodzi od stwierdzenia, że jest coś, co nie jest nicością. Pewnego rodzaju odkrywa negatywność, a z negatywności przechodzi do pozytywności. Na tej bazie buduje się cała, jak wiadomo, drabina dialektyczna Hegla, która nie jest, w szczegółach oczywiście ona jest bardzo zawiła i niełatwo jest Hegla zrozumieć, jego szczególny język, ale idea jest bardzo prosta. Chodzi o to, że jest w naszym obcowaniu ze światem bezpośredniość i zapośredniczenie. Jeżeli próbujemy coś zrozumieć, musimy dokonać pewnego dystansu, a zatem pewnej negacji. Tak jak próbujemy zrozumieć byt, to musimy w pewnym sensie zrozumieć jego negatywność, jego drugą stronę, jaką jest nicość. I dalej, jeżeli po kolei rozumiemy substancje, relacje, rozmaite formy istnienia świata, wreszcie same myśli, a wreszcie i pojęcia, to za każdym razem dokonujemy najpierw ustanowienia pewnego dystansu wobec tego, co już wcześniej zrozumiałe, nie? Czyli tego przedsensu, po czym widzimy, że ten dystans jest negacją, a zatem, że jest niezrozumiały jako negacja, a więc trzeba ująć to jako pewien przedmiot. Na przykład pewną negację ujmujemy jako relację, inną negację ujmujemy jako zaprzeczenie, jeszcze inną negację ujmujemy jako siły, które kolidują ze sobą. Jest wiele różnych form negatywności w świecie i Hegel powiada, że przez te negatywności możemy właśnie świat rozumieć, ale z każdym takim dystansem tworzymy też w świecie pewną bezpośredniość, coś takiego, co nas, co po prostu istnieje jako pewien przedmiot, natomiast nie jest penetrowalny przez świadomość, dopóki nie dokona ona negacji. Ale jak już dokona negacji, to już traci swój grunt, ponieważ buduje nowy przedmiot, którego znów nie rozumie. I w ten sposób na tej drabinie dialektycznej, posuwając się, widzimy, że rozumienie zagęszcza się, przybywa przedmiotów, przybywa relacji. Można powiedzieć, że siatka aprioryczna siatka rozumienia staje się coraz bardziej gęsta. I to jest całkowicie transcendentalna konstrukcja, oderwana z pozoru od tego, co się dzieje w nauce i w realnym poznawaniu świata. Istotnie tak jest. Tak też Hegel prowadzi swoje rozumowanie, ale ufa on, że to się spotyka w końcu z nauką. To oczywiście, co Hegel pisze o nauce, co pisze o kosmosie, czy chemii, czy matematyce, nie zasługuje już dzisiaj na taką szczególną uwagę. Ale intencja, owszem, zasługuje. Mianowicie, ważną tezą heglowską jest to, że kiedy zstępujemy z góry na dół po tej drabinie rozumień, tych kolejnych zaprzeczeń i ustanawień, bezpośredniości i zapośredniczeń, to budujemy konstrukcję aprioryczną, ale ona powinna w pewnym momencie spotykać się z konstrukcją aposterioryczną, czyli z rozwojem nauki w czasie. Bo ta pierwsza dynamika rozumienia nie jest w czasie. To jest sekwencja aktów ujmowania refleksji przez siebie samą. To nie jest w czasie, to się może zdarzyć zawsze i wszędzie. Może się rozwinąć w jednej sekundzie, a może potrzebować tysiąca lat, żeby ludzie w swoich aktach poznawczych mogli to zrealizować. O tym Hegel nie pisze jako o czymś czasowym. Natomiast oczywiście wiemy skądinąd, że Hegel chciał to zobaczyć w czasie, chciał to zobaczyć w jakimś historycznym procesie, który nam coraz bardziej uzmysławia, kim jesteśmy, czym jest rzeczywistość i tak dalej. Ale w istocie swej jest to bezczasowy proces. Natomiast u spodu jest też proces czasowy, mianowicie zdobywamy coraz więcej wiedzy, mamy coraz więcej doświadczeń, nauka się rozwija, kolejne teorie zastępują inne teorie. I teraz, czy te dwa procesy mogą się spotkać? To jest właśnie temat, który podjąłem i teraz akurat, kiedy rozmawiamy, się z nim zmagam. Nie wiem jeszcze, jakie będą ostateczne rezultaty, będą zapewne wkrótce, może okażą się ostatecznie sceptyczne, ale pozostaje z pytaniem, które zadał Andrzej Pułtawski, to znaczy w jaki sposób pogodzić epistemologię, która ma naturalną skłonność do pewnego fundacjonizmu, do poszukiwania czy to naturalistycznych, czy to właśnie tych eidetycznych, podstawowych formuł, z poczuciem, że sens rozwija się od swego najszerszego horyzontu do najdrobniejszych uszczegółowień. Tym celem, do którego dąży ostatecznie według Hegla rozumienie, jest ujęcie wszystkiego w pojęciu. Pojęciu pisanym przez duże P, to znaczy, że to zagęszczenie treści ostatecznie wypełni wszelkie możliwe pojmowanie, że pojęcie jest takim
taką ideą przewodnią. Oczywiście ona się rozbija na mnóstwo różnych pojęć, wiele aparatów pojęciowych, one mogą być ze sobą niezgodne, ale ostatecznie wszystkie je łączy pewna pojęciowość jako taka. I teraz na koniec już, bo zaledwie minuta została, ta idea zapośredniczenia. Można by zapytać na koniec, jak ona się ma realizować w rzeczywistości właściwie? To zagęszczanie, ten rozwój. Jeśli nie chcieć traktować Hegla tak z całą powagą, to znaczy, że rzeczywiście to jest jakiś proces historyczny, gdzie jedne tezy następują, antytezy następują po tezach i potem następują syntezy. Tak, to wszystko rzeczywiście się dzieje, te kolejne zniesienia heglowskie sławne, ale nie musimy tego traktować dosłownie. Wydaje mi się, że o wiele bliżej jest tutaj i Andrzej Pułtawski to śledził szczególnie, że to wszystko się realizuje w ludzkich czynach. On był pod wielkim wpływem osoby i czynu Karola Wojtyły i uważał, że czyn, który wydaje się faktem lub stanem rzeczy w świecie, jest w istocie komunikatem zarówno moralnym, jak i epistemologicznym, jak i każdym innym, egzystencjalnym. Po prostu jest jak księga, w której są zapisane pewne treści. Czyn mówi o nas, mówi o świecie i przede wszystkim mówi o konstytucji sensu tego świata, o naszej przytomnej w nim obecności. To jest spadek intelektualny, który ja osobiście odziedziczyłem po Andrzeju Pułtawskim i mam zamiar nadal w tym paradygmacie pracować. I to zdanie, że sens bierze się z sensu i że hermeneutyka powinna być rozwijana równolegle z zainteresowaniem ścisłą analityczną epistemologią, równolegle w komunikacji, to jest myśl niewiarygodnie orzeźwiająca, świeża i prospektywna, obiecująca pewną naprawdę znakomitą przyszłość filozofii, moim zdaniem, jeżeli tylko uda się uparcie ten program realizować. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu profesorowi za syntetyczne przedstawienie bardzo różnych problemów i osoby, i sylwetki, i dokonań profesora Pułtawskiego, za wprowadzenie w hermeneutykę i wprowadzenie w poważne problemy epistemologiczne. Teraz o zabranie głosu proszę pana profesora Marka Maciejczaka. Temat wystąpienia, sens i waga podejścia fenomenologicznego. Spodziewamy się kontynuacji tych ciekawych rozważań. Bardzo proszę. Dziękuję za głos. Czy dobrze mnie słyszycie? Tak? Wszystko jest tak? Słyszany jestem. Świetnie. Ja właściwie tutaj profesor Piłat pokazał wagę czy siłę inspiracji myśli profesora Pułtawskiego. Ja chciałbym pokazać, na czym polegały te najważniejsze osiągnięcia profesora w dziedzinie teorii poznania, teorii działania i później już tej antropologii. No jak te badania, te kolejne etapy jego twórczości doprowadziły ostatecznie do tego stanowiska, o którym tutaj profesor Piłat nam mówił. Szczególnie największą część tej naukowej działalności poświęcił oczywiście profesor zagadnienie poznania, przede wszystkim teorii percepcji, doświadczenia, świadomości. W ostatnim okresie skoncentrował swoją uwagę na zagadnieniach związanych z działaniem moralnym, wolnością i odpowiedzialnością. Łącząc obie perspektywy badań, naszkicował właśnie taką wielowątkową i spójną koncepcję etycznego personalizmu. Prace profesora, tak jak już mówił profesor Piłat, spełniają standardy wysokiej naukowości, dbałości o jasność i wyraźność języka. Są też przykładem takich odpowiedzialności, sumienności, rzetelności myślenia i szczerości wobec siebie. Są przykładem systematycznej i metodycznej pracy, takiego filozofowania otwartego na rezultaty innych nauk, do czego też do studiowania tych nauk zwykle zachęca wszystkich swoich słuchaczy. Najważniejsze osiągnięcia profesora w dziedzinie teorii poznania to przede wszystkim przedstawienie założeń i ograniczeń dwóch wiodących nurtów filozofii, naturalizmu i transcendentalizmu. Uzasadnienie potrzeby szerszej perspektywy badawczej, która właśnie umożliwi połączenie aspektów poznawczego, moralnego i duchowego. Poświęcił, może ja mam tutaj taką małą prezentację, może uda nam się to pokazać. Ale tutaj może. O, nie wiem, czy widzicie, prawda? Tutaj są te podstawowe tematy, o których będę mówił.
Pierwszą książkę Rzeczy i dane zmysłowe, Świat i spostrzeżenie u Gillimura, to poświęcił profesor jednej z głównych postaci inicjujących filozofię analityczną na początku XX wieku. Podważył przekonanie Mura, że treść świadomości, treści są źródłem wiedzy o świecie i przekonania o jego realnym istnieniu. Korzystając z dorobku fenomenologów i psychologów postaci, uzasadnił konieczność gruntownej rewizji tego stanowiska i wskazał też jej kierunki. Druga książka, Świat i spostrzeżenie, Świat, spostrzeżenie, świadomość, fenomenologiczna koncepcja świadomości, a realizm, 73 rok, zawiera analizę teorii poznania i ontologii przedstawionych w inicjującym fenomenologię dziele Edmunda Husserla Badania logiczne. Krytyczna analiza, zwłaszcza teorii doświadczenia i świadomości, ukazała ich braki oraz rzuciła światło na źródła idealizmu późniejszej filozofii Husserla. Obie książki wskazują kartezjański dualizm, res extensa i res cogitans, oraz ideę poznania jasnego i wyraźnego, clara distincta percepcja, jako główne źródła sporu toczącego się w filozofii nowożytnej między naturalizmem i transcendentalizmem. Te nurty dążą do tego samego celu, stwierdza profesor, poznania obiektywnego i pewnego. Naturaliści chcą go osiągnąć metodami nauk przyrodniczych, transcendentaliści natomiast odwołują się do specyficznych operacji umysłu, intuicji, wglądu, ideacji itd. Profesor Plutarski wskazuje założenia przejęte przez analityków Mura i też Russella, a także fenomenologów Husserla i Ingardena. Jakie to właśnie założenia? Koncepcja wiedzy jako konstrukcji zdanych zmysłowych, poznanie jako wypełnianie intencji znaczeniowej, czyli pojęciowego ujęcia zmysłowej treści. Profesor podważa oparte na tych założeniach koncepcję Husserla czysto opisowej, a następnie transcendentalnej fenomenologii oraz Ingardena czystej teorii poznania i opartej na niej ontologii. Odwoływał się przede wszystkim do prac fenomenologów, ale także filozofujących przyrodników, psychologów postaci, etologów, między innymi oczywiście obok Husserla, Ingardena, Gurwicza, Gelba, Goldsteina, Straussa, Merleau-Ponty'ego, Lorenza, Piageta, Tugendhata, Strassera, Patoczki, Kambartla i tak i wielu, wielu innych. Elementem łączącym wyniki badań procesów poznawczych profesor znalazł w pracy francuskiego psychiatra, o którym już była tutaj mowa, Henri Eya, pojęcie osobistego modelu świata. Ten model ma hierarchiczną, warstwową budowę. Jego podstawą jest zmysłowe życie podmiotu, jedność odczuwania i ruchu. Tutaj może ja szybciutko przejdę. Tutaj to twierdzenie Andrzeja Błotawskiego. Tutaj mamy założenia Mura i Russella. I teraz realistyczne ujęcie poznania. To są te prace, które inspirowały profesora. Pojęciowy model świata, zaczerpnięty z pracy Henri Eya, La Conscience. Dzięki pojęciowemu modelu podmiot jako całość pozostaje w komunikacji ze światem, który dany jest i przeżywany zawsze jako całość, zróżnicowana i różnicująca się dalej w trakcie życia. Dlatego spostrzeżenie, pierwszy etap poznawania, nie jest syntezą wrażeń, lecz przekształceniem totalnej więzi odczuwania przez wprowadzenie obiektywnego czasu i przestrzeni. W spostrzeganiu i poznawaniu bierze też udział obiektywizujące medium, język, w którym formułowane są rezultaty poznawania. Właśnie w funkcjonowaniu modelu zawdzięczamy orientację w świecie i każdorodowej sytuacji poznawczej. Profesor widział utożsamianie modelu ze światem, wiedzy z jej przedmiotem, jako te podstawowe błędy Husserla, a również Romana Ingardena. Fenomenologii jednakże przyznał zasadnicze, cytuję, pierwszeństwo w porządku uzasadniania. Chodzi o stosowaną w niej metodę nieuprzedzonego opisu i wglądu, rozumiane jako cel i norma, nie zaś coś faktycznie dającego się zrealizować. Każdy opis niesie pewne założenia. Najtrudniej jest uchwycić zasady, które rządzą najbardziej ogólnymi i powszechnymi pojęciami, które wyznaczają nasze rozumienie potocznego doświadczenia i naukowego obrazu świata. Do tych pojęć
takiej ramy, na krzyż przekonań i teorii, profesor zaliczył pojęcia czasu, przestrzeni, przedmiotu, ciała, umysłu, zdarzenia, faktu, tożsamości, znaczenia, prawdy, dobra i piękna. Te pojęcia wyrażane są w języku potocznym i nawet zdefiniowane i uzasadniane w języku nauki, nie tracąc wiedzą potoczną więzi. Są niejako oczkami sieci naszego modelu świata. Szczególna umiejętność widzenia aspektów, podobieństw i różnic, wrażliwość na przedmioty różnych kategorii są podstawą rozbudowy, a również krytyki zasadniczych elementów składających się na ów pojęciowy model świata. Tu jest ta sieć modelu. I teraz najważniejsze prace w tym drugim okresie działalności profesora dotyczyły teorii działania, czyli profesor szukał uzasadnienia pojęć prawdy jako normy ludzkiego działania. Tutaj znalazł, czy przedstawił to uzasadnienie w postaci etycznego personalizmu. Gruntowne studium procesów poznawczych uzasadniło konieczność uwzględnienia sytuacji człowieka działającego w świecie, całości łączącej aspekty poznawcze, moralne i duchowe, czyli dążenia, wartościowania i normy. W świetle modelu można lepiej zrozumieć dynamikę podmiotu, wyrażającą się w możliwości przyjęcia różnorodnych nastawień, realizowania różnych typów doświadczeń, czyli kierowania uwagi na różne przedmioty, rodzaje przedmiotów. Dlatego też, twierdzi profesor, podstawowym zadaniem filozofa jest zrozumienie świata zawierającego osoby, całokształt praktyki życia i etosu działania. Naturalnym punktem widzenia filozofa jest osoba ludzka. Proszę, tu jest ten slajd, idea prawdy. Ponieważ od tego, jak rozumiemy siebie, tak też rozumiemy świat i nasze w nim miejsce. W filozoficznym obrazie świata należy uwzględnić powiązanie wiedzy, czyli poznania i działania, czyli praktyki wyrażającej ludzką wolność i moralność. To wielokrotnie profesor w swoich artykułach podkreślał. Środowisko ludzkie, w którym żyjemy, nie jest przecież jedynie obszarem naturalnego życia biologicznego. Istotnymi jego rysami, cytuję, są prawda i piękno. Odwołując się do pracy Strassera, podkreślił niewystarczalność teorii nauki i teorii wartości do wytłumaczenia możliwości dialogu różnych światów własnych i swojskich ze światami obcymi. Prawdy obowiązujące w poszczególnych światach własnych cechuje względność. Są tworzone przez ludzkie grupy, wyrażają ich określone praktyki i etos. Zależą od kontekstu, w jakich występują. Jednak ich różnorodność nie świadczy o względności. Przeciwnie, niezgodność motywuje rozszerzenie horyzontów naszego świata w kierunku świata po prostu, czyli wskazuje ideę normy prawdy. Prawda, to też profesora zdanie, prawdy nie da się oddzielić od normy prawdy. Różne rodzaje prawd w matematyce, badaniach empirycznych i tak dalej odnoszą się do prawdy jako takiej. Nie można więc tej idei prawdy jako normy porzucić. Jeśli bowiem to pojęcie zanika, to mamy do czynienia z lokalną normą. W rezultacie poszczególne praktyki i dyskursy zmieniają się w pewną grę społeczną, czyli miejscem prawdy przestaje być sąd, tak jak utrzymywała ta tradycja, ale wolna i otwarta dyskusja. Kryterium prawdziwości stanowi wtedy niezakłócona komunikacja, a nie to, jak się rzeczy mają. Dociekania teorie poznawcze, etyczne i religijne Andrzeja Pułtawskiego kulminują w koncepcji człowieka, w której wartości etyczne pełnią konstytutywną rolę. Z tego względu rozwijaną przez niego koncepcję filozofii można nazwać etycznym personalizmem. Daje ona pierwszeństwo wnętrzu człowieka, czyli uwzględnia aspekt moralny, wolnego działania. Wskazówki, jak połączyć materialny, osobowy i społeczny wymiar kondycji ludzkiej w spójną koncepcję, Andrzej Pułtawski znalazł w rozważaniach Romana Ingardena o odpowiedzialności, u Karola Wojtyły o czynie moralnym i Roberta Spemana o godności. Innym ważnym źródłem inspiracji są obserwacje etologa, biologa i filozofa, o którym tutaj profesor Piwat wspomina, Wittendajka. Osoba integruje się w czynie i poprzez swoje czyny, świadome działanie staje się dobra lub zła w znaczeniu moralnym, rozwija się lub degraduje.
Podstawą rozszczepienia sfery wartości na dobro i zło jest norma dana w zjawisku sumienia, co znajduje potwierdzenie w podstawowym fakcie życia moralnego, którym jest przeżycie winy, doświadczeniu zła moralnego zawartego w świadomym i wolnym działaniu. Zło moralne ujawnia się przez to, że wchodzi w konflikt z sumieniem i z normą. Poprzez sumienie osoba uświadamia sobie zasadę, czyli normę moralną, pozwalającą ocenić czyn jako zły i jednocześnie uświadamia sobie swoją winę. Sumienie, mówi profesor, ujawnia istotną prawdę o człowieku jako o osobie, a wartości moralne są właśnie w strukturze osoby, tkwią we wspólnej dla wszystkich ludzi godności bycia człowiekiem. Dobra, może jeszcze tutaj etyczny personalizm, to właśnie ta synteza, bym powiedział, wyciekań profesora Pułtawskiego. Inspiracje, Wittendijk, Spemann, Wojtyła, Ingarden, Strasser. Teoria osoby. Wartość moralna okazuje się wtórna wobec normy, zakorzeniona w bardziej pierwotnym fenomenie ważności. W przypadku człowieka ową strukturą warunkującą poczucie ważności i wartości jest właśnie osoba. Zachowanie człowieka, a także zwierzęcia, ważność bodźców i sytuacji zależy bowiem od całościowej, indywidualnej i gatunkowej struktury. Wartości nie są przeto jakościami samych rzeczy lub też, jak sądzono, nadbudowują się w relacjach rzeczy do człowieka. Bycie wartością moralną wiąże się z czymś bardziej pierwotnym ontycznie, dobrem danym w doświadczeniu sumienia. Ten normatywny aspekt moralności wynika wprost z uznania, że człowiek rozwija się moralnie, a możliwość rozwoju zakłada pewien jego kierunek i także możliwość odwrócenia, degeneracji. Rolą normy jest właśnie wskazanie tego kierunku. Andrzej Pułtawski znajduje w pracach Ingardena uzasadnienie, choć niepełne, pierwszeństwa etycznego działania w tworzeniu kultury i antropologii. Wskazuje wyjście z podstawowej trudności stanowiska Ingardena, jak rozumieć więź między psychiczno-biologiczno-fizycznym światem widzialnym, a światem wyższych wartości. Zgadza się też z proponowanym przez Roberta Spemana pojęciem godności jako prostej, niedefiniowalnej jakości, jako przejawu wewnętrznej postawy. Człowiek jako osoba potencjalnie moralna, czyli zdolna do akceptacji dobra i czynienia dobra, wymaga bezwarunkowego szacunku. Człowieka nie można pozbawić tego minimum godności, a co najwyżej możliwości jej wyrażania. Cennym dopełnieniem stanowiska Spemana jest uwaga profesora, że godność przysługuje osobom w różnym stopniu. Podstawowe minimum przysługuje każdemu, a w wyższym stopniu, gdy realizuje się w coraz większym zakresie dobro i życzliwość, uznaje innych za podobnych do siebie członków ludzkiej społeczności i szanuje ich wolność, gdy rozwija się moralnie i tym samym zbliża się do świętości. Najwyższy stopień godności, twierdzi Andrzej Pułtawski, przysługuje człowiekowi, którym kierują popędy i interes własny. Godność każdego człowieka jest też najsilniejszym i najgłębszym argumentem na rzecz prawdziwej demokracji, czyli ustroju społecznego, w którym szanuje się człowieka. Bez niej przeradza się łatwo w totalitaryzm. I może takie podsumowanie. Stopień godności i argument na rzecz demokracji. Godność i szacunek. I może to podsumowanie. Andrzej Pułtawski proponuje w pełni odpowiedzialną i krytyczną refleksję, poszukującą norm ludzkiego doświadczenia, poznania i działania. Jej punktem wyjścia jest całe nasze świadome życie, wiedza i nauka, czyli świat ludzkiego doświadczenia. Stałym horyzontem odniesień i inspiracji była dla niego tradycja fenomenologiczna i wykładnia jako etycznej filozofii fundamentalnej. Realistyczne nastawienie, bezpośredniość, prostota i szczerość, bezkompromisowego dążenia do osiągnięcia prawdziwych i uzasadnionych wyników, a zarazem ostrożność przyjmowania ostatecznych rozstrzygnięć, rozważanych problemów, charakteryzuje postawę filozoficzną profesora Pułtawskiego.
Profesor zgadza się w pełni z opinią Spemana, że współczesna cywilizacja stanowi zagrożenie dla godności człowieka. Dawniejsze cywilizacje lekceważyły godność poszczególnych ludzi lub całych grup ludzkich. Współczesna natomiast, chociaż przyjmuje prawo równych warunków minimalnych dla każdego, to jednocześnie istnieje w niej tendencja do zniesienia idei godności jako takiej. Idea godności stanowi bowiem przeszkodę na drodze prowadzącej do uprzedmiotowienia przyrody i samego człowieka. Profesor upomina się o etos naukowca. Idea godności wyraźnie traci fundamentalnie etyczny charakter, a w konsekwencji także osoba jako wartość czy dobro par excellence, do czego wszystkie inne wartości odnoszą się jako do swego źródła. Koncepcja filozofii jako etycznego personalizmu jest obroną poszanowania ludzkiej godności, czy taką niezgodą na redukowanie etycznego aspektu kondycji ludzkiej. I może tutaj już na koniec ostatni, może taki cytat z artykułu pana profesora. Fakty moralne należą do naszego wewnętrznego życia, a w innym znaczeniu i znacznie głębszym znaczeniu niż przebiegi czysto poznawcze. Wydaje się, że właśnie zdolność człowieka do działania moralnego decyduje o szczególnej godności osoby, sprawiając, że godność ta stanowi absolutną, niezbywalną wartość. To tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Bardzo dziękuję panu profesorowi za wystąpienie, za zwięzłe przedstawienie poglądów Andrzeja Pułtawskiego w różnych sferach, i w sferze poznania, i w sferze moralności, i w sferze interakcji pewnych społecznych. Proszę Państwa, mamy 10 minut na zadawanie pytań, na dyskusję. Będziemy się wyłączać i rozumiem, że, znaczy wyłączać w znaczeniu mikrofonu. Ktoś, kto będzie chciał zabrać głos, po prostu zaznaczy ręką, unieś rękę, jest taka funkcja, podnosimy rękę i wtedy włączamy mikrofon, żeby sobie nie wchodzić nawzajem w dyskusję, żeby się nie mieszały te głosy, a jednocześnie ja będę czekał i patrzył, czy czegoś nie ma z YouTube'a. Także bardzo proszę. No tak, nie przeczytałem tej informacji. Panie profesorze, w momencie... Można zadać pytanie, tak? Tak, proszę bardzo. Takie pytanie do obu panów profesorów, bardziej dedykowane do pana profesora Piłata. Ogólne pytanie, fundamentalne, ale tak słuchając pana wykład, zastanawiam się, bo do końca dla mnie to nie było jasne. Czy zdaniem profesora Pułtawskiego i pana, rozumiem, tego kontynuatora, jego projektu hermeneutycznego, czy sens raczej jest czymś, co jest dane, co odkrywamy w badaniu filozoficznym, czy jednak raczej sens jest konstruowany, konstytuowany? Bo mam tutaj pewną niejasność. Wydaje mi się, że profesor Pułtawski by, przynajmniej na ile rozumiem jakieś jego intencje filozoficzne, by wskazywał na to, że ten sens nie jest konstruowany. No ale w przypadku podejścia hermeneutycznego, no taka nasuwa się trochę interpretacja, że mamy do czynienia z konstytucją sensu. Więc o to bym zapytał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że można mówić o konstytucji sensu albo właśnie z większym naciskiem na konstrukcję, albo na odkrycie. I w tej hermeneutycznej konstrukcji wydaje mi się obie te strony są jakoś reprezentowane. To znaczy według tej prowizorycznej definicji, którą przyjąłem w swojej wypowiedzi, sens powstawałby wówczas, gdy obejmujemy treści, z którymi obcujemy na mocy, powiedzmy, doświadczenia, czy no po prostu jakiejś działalności intelektualnej, no w końcu poznajemy, widzimy coś, interpretujemy. Treści te ujmujemy w takim
złożonym układzie, który też nas samych obejmuje. To znaczy zastanawiamy się nad tym, co widzimy, a nie tylko, nie tylko nad tym, co widzimy, ale również nad tym, jak widzimy, jaką treść dostrzegamy. W tym treść nie jest tym samym, co widzenie. Jak zobaczę na łące Biedronkę, no to oczywiście widzę Biedronkę, ale jaką treść widzę, kiedy widzę Biedronkę? Można powiedzieć, że mogę oddawać się tam rozmaitym fantazjom, leżę sobie na łące, patrzę na Biedronkę i wydaje mi się, no dobrze, ale jaki to sens ma takie stworzenie w świecie, a jaki ma sens to doświadczenie, czy ja kontempluję teraz przyrodę, czy ja doznaję jakiejś wyższej przyjemności. I te fantazje nie mają wielkiej wartości, dlatego że nie wiem jeszcze, do czego je dopasować, jaka jest miara sensu, która jest przynależna temu doświadczeniu. Otóż taką miarę, taką logikę sensowności, mówiąc w cudzysłowie, można uzyskać tylko przez pewnego rodzaju dedukcję, która jest jednak pewną konstrukcją. No, mówiłem o Hegelu, no niewątpliwie Hegel konstruuje tę swoją dialektykę. No, nie wypatrzył jej doświadczeniu, nie zrozumiał jej na mocy jakiegoś objawienia czy intuicji, chociaż tu można by wiele opowiadać o genezie tego poglądu. Ale jest to pewnego rodzaju konstrukcja, pewna dedukcja z jakichś pierwotnych, przyjętych pojęć typu byt, nicość, świadomość, pojęcie i tak dalej, aż skonstruuje się taki poziom sensowności, w którym nawet Biedronka będzie mogła się znaleźć. Musi tak być jakby przeprowadzona ta konstrukcja, żeby stworzyć ramę, formę, w której realne doświadczenie, które już nie jest konstrukcją, tylko jest realnym doświadczeniem przygodnym, po prostu otwieram oczy i widzę, słyszę i rozumiem, mogło się znaleźć w tej ramie. Czyli odpowiadając na Pana pytanie, wydaje mi się, że można mówić o pewnej a priorycznej konstrukcji sensu, która jest bardzo potrzebna po to, żeby móc przeżywać sens, to znaczy, żeby sens mógł być odkrywany, żeby mógł nas zaskoczyć, żeby mógł być dany w metaforze, w przeżyciu zmysłowym, w uczeniu się języka, nowych słów, łapania sensu dzieła sztuki i tak dalej. To jest wszystko a posterioryczne, doświadczalne, ale bez konstrukcji nie udałoby się. Tak widzę teraz tę sprawę. Jeśli nie ma pytań, to ja sobie pozwolę jako prowadzący. Do profesora Piłata może miałbym pytanie o to, jak widzieć tutaj w tym kontekście filozofię klasyczną, która no ewidentnie jest pewnym typem poznania, ale z drugiej strony ona prowadzi do rozumienia, że ostatecznie no na podstawie tego poznania mamy dojść do pewnego rozumienia rzeczywistości, prawda? I na podstawie tego no, umiłować mądrość, prawda? Czyli no, ostatecznie prowadziłoby to poznanie do jakiejś hermeneutyki. Czy tu nie ma jakiegoś projektu hermeneutycznego zawarty, bo wydaje się, że wyraźnie jest. Druga strona, tak jak patrzymy na analizę Arystotelesa, na przykład dzieła sztuki i to, co Arystoteles mówił, że jeśli patrzymy na obraz, to ten obraz może nam się podobać, to, co jest przedstawione, albo sam sposób przedstawienia, więc widzimy, że tutaj te elementy hermeneutyczne są tego rozumienia sensu i tego stosunku, tego miejsca, tego odniesienia do mojego, do tej treści przedstawianej, no jest bardzo głębokie. To jest duże pytanie, ale może bardzo w kilku zdaniach. A do profesora Maciejczaka miałbym z kolei pytanie o Szpemana, bo wiadomo, że Szpeman odróżnia no, filozofię jako dyskurs od filozofii jako typu poznania. I wiadomo, że profesor Pułtawski mocno tę sprawę badał, więc pytanie byłoby takie, jak jest możliwe pogodzenie no, takiego darwinizmu, prawda? Czy profesor Pułtawski jakoś się na ten temat wypowiadał, takiego darwinizmu w sensie filozofii jako poznania, prawda? Że każdy filozof dąży do poznania prawdy i rości sobie tę pretensję do poznania prawdy, a filozofią jako dyskursem, gdzie no, musi ten wielogłos istnieć. Także bardzo proszę, jeśli to możliwe, w paru zdaniach na odpowiedź. Jeśli można, w kolejności skierowania pytań. Tak, to rzeczywiście jest bardzo trafny, postawiony problem. Jak to jest z filozofią klasyczną? Otóż tam jest taka
myśl, że poznanie prowadzi do uchwycenia sensu, że wspinamy się po pewnej drabinie zarówno bytów, jak i aktów poznawczych, znaczy, kiedy uprawiamy czy to metafizykę, czy właśnie teorię umysłu, czy epistemologię, no chociaż wówczas w dawniejszych czasach nie używano tych słów, ale rozprawiamy o rozumie i o konstrukcji rzeczywistości, to stopniowo na drodze, no, która jest precyzyjnie opisana w filozofii klasycznej, pewnych kroków abstrakcji, separacji i tak dalej, dochodzimy do najszerszych ram odniesienia. I te najszersze ramy odniesienia mogłyby być kandydaturą na to, co nazywałem horyzontem rozumienia czy horyzontem sensowności. Ale uważam jednak, że nie. To znaczy, że nie da się wygenerować sensu z tego rozumienia, z samego poznania. Że ta opozycja rozumienia i wyjaśniania, rozumienia i poznawania prawdy i sensu jest może nie jakoś oddzielona żelazną granicą, oczywiście jest interakcja pomiędzy tymi dwiema sferami, ale że jest to dla filozofii pożyteczne rozróżnienie i że nie dojdziemy konstrukcyjnie do intuicji sensu i rozumienia, potrzebujemy horyzontu hermeneutycznego, który jest niejako z góry na dół, a nie tylko konstruowany z dołu do góry. I w klasycznej filozofii wydaje mi się, że tę funkcję najszerszego możliwego horyzontu rozumienia pełni teologia, pełni prawda objawiona. Jeżeli się czyta świętego Tomasza, no to czyta się go jako filozofa i jako teologa, ale przede wszystkim jako teologa. Gdyby nie pewien najszerszy horyzont tego, do czego poznanie ma dojść i co człowiekowi ma dać, jaki sens ujawnić, właściwie cała konstrukcja intelektualna byłaby bezradna. Więc wydaje mi się, że jest to bardzo dobre wypełnienie tego postulatu, żeby jednocześnie zajmować się sensem i rozumieniem i jednocześnie poznaniem i wyjaśnianiem w pewnej przeciwbieżnym ruchu. Jeden jest ruchem refleksji kolejno pogłębianych założeń a priorycznych, a drugi jest krokiem gromadzenia wiedzy i kolejnych, coraz lepszych teorii wyjaśniających. Ale tak wydaje mi się, że wtedy właśnie sens się bierze spoza filozofii. Gdy chodzi o dzieło sztuki, to właśnie jest to taki koronny przykład analizy hermeneutycznej zawsze, prawda? To szczególnie gada Mercelowo w takim pokazywaniu rozumienia jako dialogu. Zadajemy pewne pytanie dziełu, dzieło nam odpowiada, my znowu zadajemy pytanie. Próba ujęcia tego koła hermeneutycznego pod postacią pytania i odpowiedzi to był znakomity, świetny pomysł Gadamera, wydaje mi się. Nie wiem, czy jest to jedyna kandydatura, czy jest to jedyny pomysł na to, w jaki sposób podmiot ma stematyzować, ująć w pojęcia swój stosunek do przedmiotu rozumienia. Ale na pewno jest to jeden z najciekawszych, jaki jest mi znany, to znaczy przez dialog, przez dialogowanie z kimś, kto może nie jest czymś, co nie jest człowiekiem, ale jest strukturą sensu, która może pod wpływem pytania ujawniać sensy wcześniej jeszcze niewidziane. Dziękuję. W takim razie tutaj pozwolono mi zabrać głos. Przede wszystkim dopowiedzenie do wypowiedzi pana profesora Piłata. Myślę, że projekt hermeneutyczny zakłada pewną, właściwie zakłada, afirmuje pewną totalność tego, czego dotyczy. Nasze ludzkie życie jest życiem totalnym. My tylko z jakiegoś powodu, z jakiegoś punktu możemy wydzielić pewne elementy tego życia, w związku z tym, nawet jak teraz patrzymy na dzieło pana profesora Półtawskiego, ono też jest w jakimś sensie totalne, jak widać już z tych dwóch wystąpień, a przyjdą następne, wiele elementów metodologicznie odrębnych się skupia, występują razem, czy się wzajemnie uzasadniają. A zatem trudno byłoby mówić tutaj o idei absolutnego początku. Właściwie nie ma takiego absolutnego początku, nawet jak człowiek poczyna się, to też nie ma takiego absolutnego początku, bo gdzieś tam są te elementy, z których się poczyna. Natomiast inaczej to wygląda, kiedy po prostu porządkujemy pewne sprawy. Samo badanie naukowe
też można ująć jako pewną totalność, dlatego że faktycznie podejmowanym badaniu naukowym nie mamy tego jedynego zerowego punktu wyjścia, czy od którego wychodzimy, ale kiedy już tę wiedzę porządkujemy, zwłaszcza kiedy ją wykładamy, to tutaj już możemy według jakiegoś porządku ułożyć to, co jest pierwsze w jakimś porządku, na przykład w porządku uzasadniania, i to, co jest drugie. Więc trochę pytanie do tego, na ile ten projekt hermeneutyczny, tak jak jest tutaj pokazany i za którym, jak się wydaje, opowiadał się pan profesor Pułtawski, bardziej dotyczy tego, co byśmy nazwali kondycji ludzkiej, niż właśnie samego takiego poznawczego działania człowieka, zwłaszcza w dziedzinie naukowej. Rzeczywiście, być może to badanie sensu czy sensowności należałoby w jakiś sposób ograniczyć, w duchu zresztą samego profesora Pułtawskiego, okazać pewne umiarkowanie, nie iść za Heglem, który żądał tej totalności i pewnej apriorycznej konstrukcji całego horyzontu, zanim zaczniemy w ogóle cokolwiek myśleć o szczegółach, o poszczególnych bytach. Być może trzeba przyjąć inną metodologię, właśnie bardziej skromną, która powiada, że jednak w szczególe jest nam dany ten horyzont, tylko nie w sposób efektywny, nie taki, który można wyłożyć w grubym dziele pod tytułem nauka logiki, tylko po prostu zakładamy w sposób wystarczająco sugestywny, ale nie dający się wyrazić jeszcze w pojęciach czy w konkretnych sądach. I w ten sposób jakby powoli otwiera się ten horyzont, a nie jest on z góry a priorycznie zadekretowany. I tak, właściwie zgodziłbym się z tym. Myślę, że takie konstrukcje totalizujące, a prioryczne, można je traktować wyłącznie cum grano salis, jako pewnego rodzaju próbne sformułowania ideału. Rodzaj egzaltacji filozoficznej, bez wątpienia, ale egzaltacji pożytecznej moim zdaniem, ponieważ pokazuje ideał. Ideały są ważne, trzeba sobie uzmysławiać jakoś te ideały. Natomiast nie bardzo się nadają do metodycznego wykładu, ponieważ nie stanowią przesłanek rozumowania, nie stanowią ogniw w rygorystycznym postępowaniu filozoficznym. W tym sensie ten totalistyczny, można powiedzieć, aspekt hermeneutyki należałoby w tym sensie ograniczać, tak? Dziękuję za tę uwagę. Ja myślę, że nawet nie tylko teraz na bieżąco jakby dotarła ona do mnie, ale również postaram się uwzględnić, pisząc teraz o tych rzeczach, bo właśnie to czynię. To jest bardzo ważny taki zmysł ograniczenia, bardzo w duchu Andrzeja Pułtawskiego zresztą. Proszę Państwa, teraz chciałbym się już włączyć nie jako pytający, tylko jako prowadzący. Przepraszam, że nie umożliwiam panu profesorowi Maciejczakowi odpowiedzi na moje pytanie. Mam nadzieję, że tutaj pan profesor nie będzie miał. Pan profesor potakuje głową, że nie. Przechodzimy do dalszej części naszej konferencji, naszego spotkania. Bardzo proszę księdza profesora Jana Krokosa o wystąpienie pod tytułem W poszukiwaniu uzasadnienia realizmu. Bardzo proszę, księże profesor. Proszę o włączenie mikrofonu. Proszę Państwa, jak wiemy, gromadzi nas tu wszystkich wdzięczna pamięć o panu profesorze Andrzeju Pułtawskim, którego tak niedawno Pan Bóg powołał do siebie, a nam dał okazję, by dostrzec dobro, które dzięki jego osobie stało się naszym udziałem. Jako filozofowie koncentrujemy się na darze intelektualnym, jaki przez lata odkrywamy w dziele filozoficznym profesora i który to dar przyjąwszy, stał się on w jakiejś mierze nasz własny, o czym się już przekonaliśmy. Z dobrem intelektualnym jest tak, że dzieląc się nim, nigdy go nie ubywa, wprost przeciwnie, rozrasta się ono,
przekazywane dalej i dalej, nawet jeśli się gdzieś zagubi pamięć o jego źródle. Moje przedłożenie dotyczące poszukiwań uzasadnienia realizmu przez profesora Pułtawskiego ma jedynie zasygnalizować problem, któremu poświęcił chyba jednak wiele lat wysiłku poznawczego, biorąc pod uwagę choćby i to, że dwa obszerne opracowania, o których była mowa, doktorat i habilitacja, nie wspominając artykułów, dotyczyły wprost lub nie wprost tego zagadnienia. Czy był to dla profesora problem ważny? Znane jest stwierdzenie Immanuela Kanta, że jest skandalem, iż filozofia dotychczas, czyli do czasów Kanta, nie dostarczyła dowodu na istnienie świata, co świadczy o jej nieudolności i niejako odpowiedź Martina Heideggera na ten zarzut, a mianowicie, iż skandal filozofii polega nie na tym, że dowodu takiego dotychczas nie przeprowadzono, lecz na tym, że takich dowodów ciągle się oczekuje i poszukuje. Tego typu oczekiwania, zamiary i żądania powstają, jak pisze Heidegger, z niewystarczającego ontologicznie zakładania czegoś, od czego niezależnie i niejako w sposób zewnętrzny należałoby dowieść świata jako obecnego. Nie potrafię dzisiaj powiedzieć, czy profesor w którymś ze swoich tekstów odwołał się do powyższego stwierdzenia Heideggera, a także czy się nim inspirował. Wydaje się, że jego własne stanowisko odnośnie do istnienia świata realnego, stanowisko realistyczne, nie było przez niego uzasadniane wprost, lecz raczej nie wprost, jak to się dzieje wobec tez oczywistych, których prawdziwość rozbłyska, gdy ukaże się absurdalność tez przeciwnych. Nie jest niczym dziwnym, że wychodząc spod ręki Romana Ingardena, Andrzej Pułtawski podjął problematykę, wokół której, jak to ukazała zasadnie Danuta Gierulanka, koncentrował się faktycznie cały dorobek jego i jej mistrza. Ta problematyka to właśnie spór o istnienie świata, o istnienie świata realnego, spór między idealizmem a realizmem. Chyba jednak przez Ingardena nie rozwiązany. Nić przewodnią rozważań profesora o problemie realizmu i idealizmu wyznaczały analizy Husserla i Ingardena, obudowane wpierw przez koncepcję spostrzeżenia George'a Edwarda Moore'a, a potem dopełnione przez m.in. analizy stanowisk Henri Eya, Erwina Straussa, Stefana Strassera, aż po, i nie boję się tego powiedzieć, Karola Wojtyły. Pułtawski idealizm i realizm pojmował, można powiedzieć, podręcznikowo. Przez realizm rozumie się tu pogląd, pisze Pułtawski, w myśl którego świat zewnętrzny czy realny, w szczególności świat materialny, istnieje i posiada swą strukturę i własności niezależnie od poznającej go świadomości, przez idealizm, doktrynę głoszącą zależność istnienia, struktury i własności tego świata od świadomości. Dlatego też istotne dla problemu, o czym Pułtawski pisał już w 1971 roku, jest rozważenie zagadnienia bezpośredniego, źródłowego czy pierwotnego poznania jako zagadnienia rozstrzygającego dla realistycznego czy idealistycznego ujęcia świadomości. Szczególne znaczenie ma tu zagadnienie zmysłowego, wrażeniowego kontaktu z otaczającą nas rzeczywistością, którego kartezjańską i lokowską interpretacją według profesora przyjął m.in. Husserl. Istota tej interpretacji sprowadza się do wyróżnienia wrażeń jako podstawowych elementów naszych spostrzeżeń, które jakoś informują nas o świecie, i ich ujęć jako czegoś, ujmującym je przedmiotowo dzięki
syntetycznym funkcjom umysłu. Kutaswski dostrzega przezwyciężanie lub może lepiej sublimowanie przez Husserla schematu data wrażeniowa ujęcie. W badaniach logicznych koncepcja poznawczych aktów świadomości, ściślej aktów spostrzeżeniowych, oparta jest na dualizmie chylej morfe wrażeń i intencjonalnej formy, ich ujęcia czy apercepcji. W akcie, w którym pojawia się przedmiot, zespół wrażeń jest przeżyty, ale i w pewien sposób ujęty, apercypowany. I dzięki temu pojawia się to, co nazywamy przedmiotem. Sublimację tego stanowiska Pułtawski zauważa w przedstawionej w ideach czystej fenomenologii korelacji konkretnych przeżyć intencjonalnych, ich efektywnym rozumieniu, noesis, z ich przedmiotowymi odpowiednikami intencjonalnymi, noema, czyli w całościowym ujęciu przeżyć poznawczych, a może lepiej sytuacji poznawczej. Sprawia to, że swoista anatomia przeżyć noetycznych zostaje zastąpiona badaniami obu stron owej sytuacji, noezy i noematu. Przechodząc do Ingardena, Pułtawski stwierdza, że był on cały czas przekonany, iż istnieje coś takiego jak czyste daty wrażeniowe obce podmiotowi i intencyjne mierzenie intencyjnym promieniem mniemania w pewien przedmiot. Dopiero to współdziałanie prowadzi do samoobecności przedmiotu w zmysłowym spostrzeżeniu. Jednakże już w sporze o istnienie świata pojawiają się sugestie, które każą szukać innych rozwiązań. Przede wszystkim koncepcja współdziałania intencji i doznawania dat wrażeniowych sama nie jest opisem poznawania zmysłowego, ani nie ma w nim uzasadnionej podstawy. Może być jedynie uważana za teorię tłumaczącą przebieg spostrzeżenia zmysłowego i to hipotetyczną. Dokładny jednak jego opis prowadzi Ingardena coraz bardziej do uświadomienia sobie dynamicznego aspektu naszych przeżyć i roli ich podmiotu czującego się jednością. Jedność strumienia przeżyć, podmiotu, duszy i osoby człowieka jako momentów jednej zwartej istoty świadomej monady doznają dopełnienia przez związek z żywym ciałem. Spostrzeżenie materialnego świata, materialnych przedmiotów jest bowiem możliwe tylko dzięki temu, że podmiot świadomy musi swoiście posłużyć się ciałem, przyjmując odpowiednie usytuowanie w realnym świecie, wykonując odpowiednie ruchy i czynności cielesne. Ponadto dzięki ciału dociera do spostrzeganych przedmiotów, wywołując w nich również dzięki ciału określone zmiany. Pułtawski pisze: analiza stosunku żywego ciała przeżywającego do realnego podmiotu ludzkiego i jego przeżyć, w szczególności zaś roli ciała w spostrzeganiu, przeprowadzona przez Ingardena, wskazuje zatem na ścisłe związki tego ciała z przeżyciami. Przynajmniej tam, gdzie chodzi o bezpośredni kontakt ze światem realnym, ale także tam, gdzie wchodzi w grę nasze życie uczuciowe. I dalej. Powiedzieć można, że poprzez te czucia otwiera się niejako dla realnego dziania się cielesnego czy psychocielesnego bezpośrednia droga do czystej świadomości. I jeszcze. Jasną jest chyba rzeczą, że tak ujęty pierwotny, całościowy i dynamiczny kontakt konkretnego ja z konkretnym, choć jeszcze niezróżnicowanym dla mnie światem, jest czymś bardzo różnym od doznawania treści wrażeniowych.
Półtawski tak naprawdę schematowi ujęcie treść przeciwstawia pełne, można powiedzieć holistyczne, nieredukcjonistyczne ujęcie doświadczenia świata materialnego. Czyli doświadczenia tak jak ono się jawi w swej pełni, czyli po prostu ujętego fenomenologicznie. W sukurs przychodzą mu badania Erwina Straussa nad odczuwaniem zmysłowym czy Henri Eya, który lapidarnie zdefiniował bycie świadomym jako posiadanie w dyspozycji osobistego modelu świata, a prowadzą do integralnej koncepcji doświadczenia ludzkiego wyłożonej przez Karola Wojtyłę przede wszystkim w osobie czy i czynie, o czym jeszcze wspomnę. Już w swym doktoracie profesor wskazywał, że pole naszego spostrzeżenia jest o wiele bogatsze od danych zmysłowych. Jego opis domaga się zatem innych kategorii niż kategoria wrażeń zmysłowych i ich ujęcia. W polu tym występują elementy nadrzędne, które tworzą z niego całość strukturalną, przestrzenność i czasowość. W spostrzeżeniu dany nam jest wycinek realnego świata, do którego przynależy podmiot spostrzegający, a nie dane są ani wrażenia, ani wyglądy rzeczy. Takiemu ujęciu spostrzeżenia zmysłowego przeczy, że ujmuje ono fragment świata realnego nieadekwatnie, jednostronnie. Za realizmem przemawia przede wszystkim to, że nie można zasadnie przeczyć temu, co dane w doświadczeniu. A w doświadczeniu świata realnego jest nam dany on naocznie. Wątpienie w istnienie świata realnego byłoby tego zaprzeczeniem. Całościowe ujęcie doświadczenia nie kawałkuje go, wyszczególniając rozumiane atomistycznie podstawowe jego elementy, wrażenia zmysłowe, choć jego analiza ujawnia jego warstwową budowę. Warstwą pierwotną jest zmysłowe odczuwanie materialnego świata w ruchu cielesnego podmiotu świadomości, kolejną spostrzeżenie nastawione na przestrzenno-czasowe fakty, dalej pełne poznanie, którego rezultat jest sformułowany w języku. Półtawski rozwiązanie sporu między idealizmem a realizmem zda się przesunąć z płaszczyzny teoretycznej na praktyczną. Jak uważał, pierwszą i podstawową funkcją człowieka jest bowiem działanie. Przybiera ono u ludzi na pewnym poziomie rozwoju formę świadomego i celowego czynu, pracy. Poznanie zaś wbrew kartezjańskiemu rozumieniu wszystkiego, co wypływa z istoty człowieka jako formy cogitatio, stanowi również swoistą, bardzo oczywiście istotną, odmianę realnego związanego z ciałem i przestrzenią działania. Profesor rozwiązania problemu realizmu i idealizmu zdawał się poszukiwać nie w sążnistych tomach Ingardena, lecz w jego małej książeczce o człowieku, gdzie człowiek jest ukazany jako żyjący na granicach dwóch dziedzin bytu. Przyrody, która jest oporna na jego intencjonalną aktywność i świata czysto intencjonalnego, wytworzonego przez jego akty świadomościowe. Choć świat przyrody mu nie wystarcza dla jego ludzkiego życia, nie może bez niego istnieć. Według profesora główna linia argumentacji Ingardena na rzecz idealizmu wychodzi z koncepcji człowieka jako odpowiedzialnej, działającej osoby obdarzonej podmiotem osobowym, stanowiącym jej centrum dyspozycyjne. W takim ujęciu okazuje się, że świadomość, zespół aktów świadomych zawarta jest w samym centrum realnej osoby, a poznanie
funkcja konstytuująca świadomość i konstytuowana przez nią, pojęte jest jako podporządkowane odpowiedzialnemu działaniu. W ten sposób docieramy do Karola Wojtyły, który w doświadczeniu człowieka szczególne znaczenie przypisuje poznaniu ludzkiego czynu. W czynie bowiem, który jest aktualizacją potencjalności, ujawnia się człowiek w swej ontycznej głębi. To, że działa i że jest działającym podmiotem czynu w świecie. Mając to na uwadze, profesor powie, że Karol Wojtyła bardzo jasno widział realizm poznania człowieka. A od tego, jak człowiek rozumie siebie, zależy, jak rozumie świat. Czy problem realizm-idealizm był dla filozoficznych badań profesora Pułtawskiego centralnym problemem? Wydaje się, że nie. Był nim człowiek, którego także filozofia na sobie właściwy sposób ma chronić przed samozniszczeniem i zapewnić mu poszanowanie ludzkiej godności. A w centrum tego zadania stoi zrozumienie statusu osób ludzkich i ich pozycji w świecie, a także samego świata. I jest chyba oczywiste, że chodzi przede wszystkim o moralny aspekt ludzkiego bytowania, nierozerwalnie związany z wolnością człowieka. A zdania te ostatnie usłyszał pan profesor Maciejczak z ust samego profesora i podzielił się nimi w wywiadzie zamieszczonym w książce Filozofia dla życia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi za wnikliwe przedstawienie problematyki realizmu w rozumieniu profesora Pułtawskiego. Teraz proszę panią profesor Podres o wystąpienie pod tytułem Andrzeja Pułtawskiego, lektura osoby i czynu, analiza, krytyka i interpretacja. Bardzo proszę pani profesor. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, każdy z was, zwłaszcza z osób, które już miały swoje wystąpienia, wspomniały o lekturze osoby i czynu i o tym, jak myśl Wojtyły wpłynęła nie tylko na zainteresowania filozoficzne profesora, ale także na rozbudowanie tego, co ja nazywam wyobraźnią filozoficzną. Być może, że ona doprowadziła do tego, czy mówił Robert, profesor Piłat, a więc do zajęcia się problematyką sensu. Być może, że był to jeden z tropów. A teraz, gdy chodzi o samą lekturę i o moje wystąpienie, ja chciałabym się skupić wyłącznie na tym, jak profesor interpretował osobę i czyn, jak również jakie były efekty tej interpretacji. Jednocześnie mam świadomość, że będą to pewne ogólniki, ale właściwie musiałabym przytaczać bezustannie cytaty z tekstów profesora Pułtawskiego poświęcone właśnie albo myśli Wojtyły, albo zagadnieniom, które Wojtyła podjął, a które należało jeszcze uzupełnić czy dopełnić o myśl Eja, czy Strausera, czy Spemana, a przede wszystkim Ingardena. Zacznę od tego, że osoba i czyn to dzieło bardzo złożone, wielowątkowe i najprzypuszczalniej Wojtyła, bo jest dużo interpretacji, ale ta, która jest mi najbliższa, wskazuje na to, że Wojtyła starał się centralną swoją myśl dotyczącą przeżycia osobowego jako doświadczenia etycznego, tę myśl próbował pokazać z różnych stron. Zarówno ze strony metafizycznej, wtedy gdy zajmował się problematyką podmiotu i ujęciem jego bytowych podstaw, jak i problematyką teoriopoznawczą, wtedy kiedy próbował określić świadomość tego przeżycia, jak również jego wielowymiarowość, to przeżycie, które nie tylko odbija, ale również i konstytuuje. Jak także z punktu widzenia
widzenia antropologicznego można odczytać osobę i czyn, i ten trop jest jednym z głównych metod interpretacyjnych. Gdy mówimy o człowieku, gdy mówimy o osobie, o to, w jaki sposób czyn konstytuuje osobę jako pewną jakość moralną, ale z drugiej strony, w jaki sposób sprawczość osobowa człowieka doprowadza do czynu wolnego, świadomego, który sam w sobie integrując osobę, jednocześnie transcenduje ją, otwiera ją na to, o czym Państwo tak wspaniale mówili, o świecie. I kolejny sposób odczytania, bardziej jeszcze złożony chyba niż poprzednie, to jest etyczny. Ponieważ na ten etyczny składają się trzy wymiary. Przede wszystkim wymiar egzystencjalny. A Wojtyła wielokrotnie podkreśla, że osoba egzystuje, a zatem sposób istnienia osoby jest bardzo dla niej specyficzny, w której ona się realizuje, ale również realizuje swój kontakt ze światem, swoje poznanie świata i swoje uczestnictwo w tym świecie w różnych formach. Drugi moment to jest moment samospełnienia się osoby, a więc autoteologizm osobowy, który również wskazuje na podstawy sprawczości i na sposób, w jaki ta sprawczość jest możliwa, jakie warunki musimy spełnić, abyśmy byli w pełni świadomymi sprawcami. Tutaj nie tylko predyspozycje naturalne człowieka o tym decydują, ale przede wszystkim sam dynamizm osobowy. A kolejny wątek dotyczy kwestii sumienia, o której mówił profesor Maciejczak. Rzeczywiście sumienie jest tym bezpośrednim doświadczeniem wartości i norm. A zatem analiza sumienia, zwłaszcza z perspektywy przeżycia winy, zresztą perspektywy, która jest bliska filozofom chociażby Rickerowi, prawda, który się tym zajmował, Schellerowi, którym się zajmował z kolei w swojej pracy doktorskiej młody Wojtyła. Te wszystkie aspekty dotyczą właśnie kwestii etyki. Ale ten, na który warto zwrócić uwagę, to jest kreatywność samej etyki. Etyka jest pewną twórczością, zarówno gdy chodzi o działanie osobowe, jak również gdy chodzi o skutki tego działania związane z samą osobą, jak również z jej oddziaływaniem na świat w przestrzeni aksjologicznej. A więc te wszystkie momenty zapewne decydują o tym, że dzieło Wojtyły nie tylko jest złożone samo w sobie, ale sposób jego odczytania jest na tyle skomplikowany, że potrzebny jest z jednej strony przewodnik, który by pozwolił uzgodnić ze sobą te wszystkie elementy, skorelować je ze sobą, tak żeby stworzyły pewną spójną wizję i etyki, i związanej z nią antropologii i podstaw metafizycznych opartych na teorii poznania, a z drugiej strony potrzebne są ramy, podwójne ramy, które by tworzyły tło dla tej etyki. Byłyby to ramy historyczne. Trzeba tę etykę jakoś zestawić, skonfigurować z historią nowożytną, filozofii, bo ta była najbliższa profesorowi. Gdy chodzi o współczesność, tylko niektóre z kierunków profesor rozważał i uważał też, że są one w jakiś sposób charakterystyczne dla współczesności. Natomiast te ramy historyczne jeszcze trzeba dopełnić kontaktem z takimi myślicielami jak Ingarden, jak Edyta Stein, czy też jak wspomniany wielokrotnie przez Państwa Husserl czy Strausser. W związku z tym profesor Pułtawski postawił przed sobą parę zadań. Pierwsze i podstawowe zadanie to jest syntetyzować te wszystkie wątki, o których Państwu mówiłam, ale w taki sposób, żeby oryginalnego tekstu i jego sensu, jego znaczenia nie zatrzeć, tylko wprost przeciwnie, wyakcentować, podkreślić, scentralizować
i to jest drugi etap, scentralizować myśl Wojtyły tak, ażeby można było zobaczyć, co jest w niej najważniejsze. Stanowi grunt zarówno pod dyskusje i spory związane z filozofią współczesną, a zwłaszcza filozofią nowożytną, a więc problem bytu i świadomości, w jaki sposób świadomość dociera do bytu, nie tworząc go, ani też nie modyfikując, ale poprzez rzeczywistość świadomość staje się poznaniem zarówno świata, jak też odzwierciedla samego człowieka i jego strukturę. Trzeci bardzo istotny moment to jest pokazanie filozofii Wojtyły jako nie tylko aktualnej odpowiedzi na spory filozofów współczesnych, ale również odpowiedzi aktualnej na pewną sferę duchową, ponieważ etyka musi w sobie zawierać element duchowości ze względu na to, że dociera do najgłębszych, najbardziej ukrytych podstaw ludzkiego życia, kiedy człowiek we własnym sumieniu dokonuje wyborów, jakie jemu odpowiadają, a zarazem jakie mają obiektywne poprzez czyny wpływy na niego samego. To spotkanie subiektywizmu z obiektywizmem jest bardzo szeroko osadzone i w strukturach człowieczeństwa, ale jednocześnie tworzy podstawy do kształtowania indywidualnych osobowości i do ich wyrażania. Na jakiej podstawie profesor Bułtawski starał się przeprowadzić te trzy operacje, o których przed chwilą wspomniałam? Takim elementem podstawowym były same rozmowy z Wojtyłą. Tych rozmów było bardzo dużo. To był ten okres, kiedy ja się spotykałam z profesorem Bułtawskim, gościłam u niego w domu i przez wiele godzin żeśmy na ten temat rozmawiali. Na temat tego, jak Wojtyła próbował przedrzeć się, proszę pamiętać, że to były lata 60., przedrzeć się przez fenomenologię, przedrzeć się przez filozofię klasyczną. Kiedy mówię przedrzeć się, to mam na myśli olbrzymi wysiłek kogoś, kto stara się zrozumieć całe dziedzictwo filozoficzne, zrozumieć w jej wielkości i ograniczeniu tego dziedzictwa i pokonać te wszystkie ograniczenia. A z drugiej strony Wojtyła miał pewną wizję człowieka. Tę wizję człowieka, która z różnych źródeł wypływała, ale nigdy w pełni nie była ani nakreślona, ani w pełni poznana. Dlatego też uważał Wojtyła, że właśnie przeżycie sprawczości człowieka staje się źródłem zrozumienia, kim on sam jest, zarówno jako osoba, jak i podmiot osobowy, czyli zarówno jako pewna konstytucja i pewna wartość, jak również jako sprawca działań. A więc objawia nam się człowiek, tak powiem, we wszystkich swoich wymiarach, a te wymiary zostały tutaj wyraźnie ustalone z jednej strony poprzez dynamizm uczynienia, a więc znajdujący w naturze ludzkiej swoje podstawy, jak również poprzez dynamizm związany z aktywnością, z działaniem człowieka. Drugim fundamentem była oczywiście olbrzymia erudycja profesora. Tutaj koledzy mówili bardzo słusznie, że w sposób niezwykle sumienny, rzetelny, wiarygodny i umiarkowany profesor sięga po wielkie dziedzictwo europejskie, począwszy od świętego Tomasza przez Kartezjusza, któremu bardzo dużo poświęca uwagi, żeby zobaczyć, w jaki sposób doszło w filozofii nowożytnej do subiektywizowania świadomości człowieka, a z drugiej strony do zidealizowania jej, a wraz z nią rzeczywistego poznania, rzeczywistego odbioru świata.
i w jaki sposób doszło jednocześnie do tego rozdzielenia filozofii bytu, a więc tradycji metafizycznej, tej starożytnej, nad którą cała starożytność pracowała, a u Arystotelesa ona się pojawia jako osobna już koncepcja wypracowana, koncepcja z pełnym wyposażeniem, że tak powiem, kategorialnym, a z drugiej strony filozofia świadomości, która dopiero stara się skonstruować, stworzyć swoje relacje z rzeczywistością i samą tą rzeczywistość, ponieważ ona pozostaje poza gestią samego poznania, poza sposobem, w jaki to poznanie zostaje opisane i odtworzone, zrekonstruowane. I z tą wiedzą, a jednocześnie z takim wyposażeniem duchowym, wynikającym i z przyjaźni wiążącej z Wojtyłą, jak również z tym wspólnym światem chrześcijańskim i wspólnym przeżywaniem chrześcijaństwa, z tym całym wyposażeniem w te instrumenty, jak również w te intencje i intuicje zajął się profesor Pułtawski interpretacją, jak również dopełnieniem filozofii Wojtyły. Stworzył właściwie całą podbudowę dla tej filozofii, zarówno w sensie teoretycznym, jak również w znaczeniu pojęciowym. Te pojęcia należało sprecyzować, począwszy od pojęć związanych z samą metodą. Jaka to jest metoda? Metoda fenomenologiczna, opisowa, ale co się na nią składa? Gdzie ona ma swoje źródło? Jaki jesteśmy w stanie pokazać obraz świata przy pomocy tej metody? Co ona zmienia w naszym stosunku do filozofii, a zwłaszcza do problematyki etyki? I trzecim takim zasobem, tak powiem, informacji, którą wnosi profesor Pułtawski, to jest jego przekonanie, zresztą zgodne z przewodnim tekstem, czyli z osobą i czynem, że badanie świadomości w jej różnych strukturach, w jej różnych wymiarach, samoświadomości, wiedzy, samowiedzy, w jej odzwierciedlającej i refleksywnej funkcji, że badanie tejże świadomości stanowi podstawę do tego, by nie tylko uzupełnić filozofię Wojtyły, czy dopełnić tę filozofię Wojtyły, ale przede wszystkim potraktować ją jako aktualną i nowatorską, oryginalną wersję etyki. Bez analizy świadomości, która jest tym elementem tworzącym całe nasze człowieczeństwo i wyrażającym nasze człowieczeństwo w czynie, w sumieniu, w samospełnianiu się, w osobowym, podmiotowym trwaniu, wyjaśniającym zresztą, na czym polega fenomen, jakim jest egzystencja człowieka, bez tak rozumianej świadomości, gdzie trzeba było szukać różnych źródeł, tu A będzie punktem odniesienia, ale również i Husserl, prawda, i Ingarden w bardzo dużym stopniu, zwłaszcza ta książeczka o człowieku, która zbliża te dwie płaszczyzny, płaszczyznę teoretyczną z płaszczyzną praktyczną. Świadomość widziana jako przeżycie, świadomość, która trwa w czasie powstaje, w czasie się konstytuuje, a zatem również wpływa na nas samych, jest tym centralnym zagadnieniem, które wprowadzając profesor Pułtawski w rozważania Wojtyły i pisząc w jednej z części, ja nie będę w tej chwili już cytowała, bo szkoda czasu, że w pierwszym rozdziale, to jest mniej więcej w ten sposób stwierdza profesor Pułtawski, że w pierwszym rozdziale osoby i czynu zostały poruszone w nader skróconej wersji, to jest w tej chwili cytat, w nader skróconej wersji elementy czy wątki świadomościowe. W związku z tym profesor je rozwija z taką pełną świadomością, że dzieło Wojtyły jest dziełem wybitnym i przełomowym, zarówno dla
tych wszystkich sporów, które powstały na skutek jednostronnych badań filozofii nowożytnej, a z drugiej strony ograniczeń, jakie wprowadza metafizyka bytu w koncepcję człowieka i w koncepcję jego egzystencji podmiotowej, a z drugiej strony przekonanie, że jest to dzieło na tyle ważne dla samej filozofii chrześcijańskiej, że należy z tego dzieła uczynić nie tylko pewną koncepcję etyki, ale i pewien sposób, przede wszystkim pewien sposób rozumienia człowieka. I teraz możemy to rozumienie człowieka w różnych aspektach rozbudowywać, szukać przede wszystkim dla sprawczości człowieka, podmiotowej sprawczości człowieka, różnych nowych płaszczyzn do rozważenia. Na przykład autobiografia, a świadomość indywidualna człowieka, w jaki sposób zapis autobiograficzny jest zapisem kształtującym naszą świadomość, a w jaki sposób odnajdujemy w tym zapisie naszą podmiotowość. To jest tylko jeden z przykładów, jak można rozwijać i jak profesor Butarski widział dzieło Wojtyły, że to jest nie tylko koncepcja, ale to jest pewien projekt myślenia, projekt niezwykle ważny, niezwykle aktualny i inspirujący, projekt myślenia o człowieku i możliwość zrozumienia człowieka w jego różnych wymiarach. Ja jeszcze bym chciała, jeżeli Państwo byście pozwolili, już sięgając do tekstu profesora, pokazać, w jaki sposób sam profesor uważał, że należałoby wykładać filozofię, w tym filozofię praktyczną, co wynikało z jego przemyśleń na temat filozofii nowożytnej, zarówno rozwiniętych przez nią koncepcji, bez których niewątpliwie nie bylibyśmy w stanie dzisiaj sięgać chociażby i rozumieć dzieła Wojtyły, ale również ograniczenia i spory, których ta filozofia sama nie była w stanie rozwiązać, w jaki sposób inspirują nas do tego, by zmienić to, co nazywamy paradygmatem myślenia filozoficznego. Bardzo banalne określenie, ale za tym idzie zupełnie inna przestrzeń wyobraźni filozoficznej. A wyobraźnia to był jeden z tematów, który żeśmy bardzo często poruszali, bo profesor zajmował się sztuką, prawda? Sposobem, w jaki sztuka mówi do nas, w jaki sposób my mówimy do sztuki, a w jaki sposób się wzajemnie nie rozumiemy. Otóż profesor pisał w ten sposób. Wydaje się zatem, że jednym z najważniejszych zadań, jakie stają przed myślą współczesną, jest odbudowanie, czy może raczej zbudowanie na nowo takiego obrazu człowieka i jego rzeczywistości, które by. I tu przeczytam, dlatego że według profesora wszystkie te i według nas czytających profesora, ponieważ zrobił to w sposób tak wiarygodny i sumienny, że trudno traktować jego teksty o Wojtyle wyłącznie jako komentarze. To jest współmyślenie, a właściwie powiedziałabym współautorstwo. W całym rozumieniu tego słowa. Otóż, gdy chodzi o obraz człowieka, to według profesora on powinien być taki, żeby uwzględniał i tłumaczył podstawową jedność człowieka oraz jedność jego doświadczenia, postulowano przez nasze codzienne, bezpośrednie, potoczne poznanie, czyli przez zdrowy rozsądek. To, co profesor Tarnowski, wspominając o Wojtyle, nazywa podmiot codzienności. Ten podmiot codzienności jest właśnie nosicielem tej jedności doświadczenia wynikającej z jego sprawczości. Po drugie, by uwzględniał i tłumaczył dynamikę człowieka, a także zwierzęcia. I to jest znowu ten aspekt dynamizmów związanych z sprawczością i z uczynieniem, jaki znajdujemy w osobie czynie.
Dwa poprzednie punkty wymagają, jak się zdaje, trzeciego. Wymagają koncepcji realistycznej. Uznanie, że świat zewnętrzny, a szczególnie materialny, istnieje, posiada swoją strukturę i własności niezależne od poznającego podmiotu jego świadomości. Otóż w osobie i czynie, tak jak odczytał to profesor Kutawski, znajdujemy realistyczną koncepcję życia ludzkiego. Życia ludzkiego rozpiętego między tym, jak żyjemy, jak myślimy, jak działamy, jak czujemy i w jaki sposób potrafimy być w świecie. I to jest właśnie dla profesora Kutawskiego nie tylko właściwy projekt filozofii, ale w tym projekcie filozofii praktycznej budowany jest model świata, model realistyczny, model świata, na który się składają nie tyle nasze pojęcia, ile nasze spostrzeżenia związane z nami samymi i ze związkami ze światem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor, bardzo, bardzo dziękuję występującemu wcześniej księdzu profesorowi. Proszę państwa, bardzo proszę o zadawanie pytań. Mamy troszkę mniej czasu, troszeczkę nam się tutaj wydłużyła ta część, także takie 5-6 minut. Bardzo proszę o sprawne zadawanie pytań, jeśli państwo takowe mają. Chciałbym skierować te pytanie do księdza profesora Krokosa. Ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, kiedy powiedziałeś, że ostatecznie problem realizmu w twórczości Pułutowskiego nie jest tak centralny. To znaczy, czy chodzi ci o to, że nie jest centralny ten problem w takim sensie, jak jest u Ingardena, że trzeba dowodzić w jakiś sposób, czy wykazać transcendencję świata wobec świadomości, że to pytanie zostało jakoś przekroczone, czy porzucone przez Pułutowskiego na rzecz punktu wyjścia realistycznego po prostu, bo chyba tak można powiedzieć, że jego punkt wyjścia jest naturalnie realistyczny, że on sięga do rozmaitych danych, które od razu wychodzą z założenia o realizmie świata, a nie do tych transcendentalnych założeń, od których dopiero trzeba wychodzić. Tak bym rozumiał tę marginalizację, ale być może miałeś coś więcej na myśli, co mi umknęło. Bardzo bym chciał to wyjaśnić. To tak, oczywiście ja nie kwestionuję, że właśnie patrząc w taki sposób analityczny i przedstawiając dorobek pana profesora, jak zresztą większość dorobków się przedstawia, po prostu bardzo usystematyzowany, pewnie wtedy rzeczywiście ten problem idealizm reali nawet wysunie się na pierwsze miejsce. Nie tylko chodzi o to, mnie bardziej chodziło o to, że ten problem u profesora był może nie w pierwszym etapie jego pracy, ale faktycznie stał się jednym z elementów szerszego filozofii człowieka, bym powiedział. Że tu człowiek był istotniejszy niż sam problem rozwiązania takiego formalnego, nazwijmy to, formalnego nie w znaczeniu nauk formalny, tylko takiego wyznaczonego jako problem, który akademicko mamy rozwiązać. Raczej mi o to chodziło, że zresztą takie moje przeświadczenie ostatecznie, że tak naprawdę jeżeli w ogóle cokolwiek poznajemy, nawet jeżeli mamy do czynienia z daleko od człowieka odsuniętymi dyscyplinami naukowymi, to tak naprawdę wszędzie chodzi o człowieka, bo chodzi albo o zrozumienie człowieka, albo zrozumienie jego zadań, albo o pomoc temu człowiekowi i tak dalej. Oczywiście u profesora jako filozofa jest to o wiele głębsze, bo to dotyczy sięgnięcia do natury człowieka i w tym sensie mi chodziło bardziej o podkreślenie, że jak gdyby, przepraszam, że to tak to sformułuję, nie ucieszyłby się tym, że rozwiązał problem
realizm, idealizm, ile że bardziej pokazał znaczenie po prostu doświadczenia, rzetelnego doświadczenia dla człowieka, również tego doświadczenia węższego, który mamy w naukach teoretycznych. Tak bym na to odpowiedział. Proszę o dalsze pytania. Pojawiło się takie ogólne pytanie do wszystkich. Co sądzą Państwo o wierszach Jarząbka, M. Jarząbka, przepraszam, nie znam imienia, w kontekście filozofii wyznacznika dzisiejszego tematu? A jeśli ktoś zna tę poezję, to... Pewnie nie odpowiemy bezpośrednio na to pytanie. Szkoda, może tam jest potencjał, którego nie potrafimy wykorzystać, ale chyba rzeczywiście nie potrafimy. Tak, ja usiłowałem sprawdzić jeszcze w międzyczasie w internecie, ale nic się takiego specjalnego nie wyświetla, więc przepraszamy autora pytania za... Chyba, że to jest prowokacja, to tak się też może zdarzyć. Proszę Państwa, ponieważ nie słyszę żadnych pytań, ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować za to takie mocne studium realizmu, czy pokazania, jakie są różne twarze realizmu. Ja jestem przywiązany do takiego tradycyjnego, metafizycznego realizmu, więc ta twarz antropologiczna, którą się sam param, jest mi bardzo bliska, i sam Wojtyła, i osoba, i czyn, także bardzo dziękuję pani profesor Podres, księdzu profesorowi, i przechodzimy do części trzeciej i ostatniej naszego dzisiejszego spotkania. Tym razem zapraszamy profesora Piotra Duchlińskiego, który, jak rozumiem, będzie rozszerzał i pogłębiał, czy jakoś systematyzował może w ten sposób poglądy Andrzeja Półtawskiego etyczne i aksjologiczne. Bardzo proszę, panie profesorze. Witam państwa bardzo serdecznie. W swoim wystąpieniu w sposób ogólny powiem o pewnej strukturze metodologicznej etyki, którą proponował profesor Andrzej Półtawski, tak jak ja ją odczytuję. Na ten temat już trochę mówił pan profesor Maciejczak, pani profesor Ewa Podres odniosła się do prób interpretacyjnych osoby i czynu. Zacznę swoje wystąpienie od takiego osobistego wspomnienia. Pana profesora Półtawskiego poznałem osobiście w roku 2004 albo 2005, kiedy przygotowywałem, co nie widać teraz? Kiedy przygotowywałem swoją rozprawę doktorską poświęconą epistemologicznym i ontologicznym podstawom etyki Romana Ingardena, kilka razy byłem na konsultacjach u pana profesora Półtawskiego, mieliśmy okazję rozmawiać na te tematy. Później kilkakrotnie pan profesor Półtawski bywał tutaj na Akademii Ignacjanum, na konferencjach, które organizowaliśmy wspólnie z panią profesor Ewą Podres w ramach dziedzictwa. Przepraszam, czy jestem widoczny, bo tutaj profesor nie jestem. Nie jesteś widoczny, Piotr. Nie widać. Jeszcze raz. To momencik, jeszcze chwilkę. A teraz? Teraz jest tak, ok. Pan profesor Półtawski miał okazję również bywać na Akademii Ignacjanum, na konferencjach, które organizowaliśmy wspólnie z panią profesor Ewą Podres w ramach projektu Dziedzictwo Etyki
etyki współczesnej, a po raz ostatni pan profesor pojawił się tutaj w murach naszej uczelni na konferencji poświęconej panu profesorowi Adamowi Węgrzeckiemu. Proszę państwa, nie ma wątpliwości co do tego, że profesor Andrzej Pułtawski był filozofem chrześcijańskim i to w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie wstydził się i nie bał się tego określenia i też uprawiał filozofię praktyczną, czyli etykę, która miała również charakter chrześcijański. Był to pewien oczywiście typ etycznego personalizmu. Źródeł refleksji etycznej pana profesora Andrzeja Pułtawskiego należy szukać po pierwsze u samego Romana Ingardena, z którym profesor Pułtawski dyskutował, nie podzielał jego koncepcji wartości, jak również zgłaszał szereg zastrzeżeń odnośnie próby konceptualizacji wartości za pomocą kategorii ontologicznych wypracowanych przez Ingardena. Dostrzegał jednak, że u Ingardena pojawia się pewna furtka dla opracowania pewnej realistycznej koncepcji etyki i w sposób szczególny ta realistyczna koncepcja etyki u Ingardena ugruntowała się na bazie jego założeń antropologicznych, które zostały wyartykułowane w jego ostatnich pracach, zwłaszcza tutaj w książeczce o człowieku. Profesor Węgrzecki zawsze mówił, że to nie jest książeczka o człowieku, tylko dzieło o człowieku ze względu na pewne bogactwo treści przedmiotowych, które w tej książce się znajduje. Drugą inspiracją pana profesora Pułtawskiego, no to co już wspomniała pani profesor Ewa Podres, były poglądy filozoficzno-etyczne Karola Wojtyły zawarte w Osobie i Czynie oraz w innych studiach etyczno-antropologicznych. Kolejnym źródłem inspiracji były prace przyrodników, psychologów, takich jak Erwin Strauss na przykład, prawda, Steven Strasser, prawda, Württendieck, z których pan profesor Pułtawski obficie korzystał. Kolejnym i chyba takim jeszcze ostatnim źródłem inspiracji były prace Roberta Szpejmana, zwłaszcza poglądy dotyczące filozofii kultury, kryzysu cywilizacyjnego, ale również etyki i antropologii. Profesor Pułtawski pojmował etykę jako dyscyplinę autonomiczną. Co to znaczy? W sensie metodologicznym i epistemologicznym etyka ta dysponuje samodzielnym punktem wyjścia, którym jest bardzo szeroko rozumiane doświadczenie. Uważał profesor Pułtawski, że tak zwane fakty etyczne są czymś, co my doświadczamy w doświadczeniu wewnętrznym i w związku z tym potrzeba jest właściwej metody, która dokonałaby wydobycia tych doświadczalnych faktów. Taką metodą była właśnie metoda fenomenologiczna. W sposób szczególny pan profesor Pułtawski wykorzystywał tutaj opis fenomenologiczny w celu eksplikacji faktów. Oczywiście pan profesor Pułtawski zdawał też sobie sprawę, że żył w czasach, kiedy rozwijały się już intensywnie szczegółowe nauki o moralności i twierdził, że etyk no, nie powinien lekceważyć tych danych, które o moralności przynoszą nam różne nauki szczegółowe, ale powinien bardzo krytycznie do nich podchodzi, czyli uwzględniamy wyniki i zdobycze nauk empirycznych, ale podchodzimy do nich w sposób bardzo krytyczny. Pierwszym krokiem zatem w badaniu fenomenu moralności jest fenomenologiczna analiza, której celem jest oczywiście doprowadzenie do ujęcia istoty tych doświadczalnych fenomenów moralnych. Oczywiście profesor Pułtawski w punkcie wyjścia etyki zwraca uwagę, że doświadczenie moralne nie jest konstruktem, czy nie jest wymysłem etyka. Etyk po prostu to doświadczenie moralne zastaje w codziennym, potocznym
potocznym doświadczeniu. My na co dzień obcujemy z różnego rodzaju wartościami, dobrami, na co dzień doświadczamy odpowiedzialności. Tego nie da się, powiada profesor Pułtaski, zredukować. To są integralne, niezbywalne fakty moralne, z którymi na co dzień mamy doświadczenie, do czynienia. Etyk za pomocą właśnie opisu fenomenologicznego dokonuje ich głębszej eksplikacji, porządkuje je, klasyfikuje i wydobywa ich istotę. Oczywiście profesor Pułtaski tutaj przyjmował dosyć szerokie doświadczenie etyczne. W tym doświadczeniu etycznym mamy nie tylko doświadczenie dobra i zła, nie tylko mamy doświadczenie powinności, ale profesor Pułtaski wskazywał na szereg takich, można by powiedzieć, pierwotnych doświadczeń etycznych. No, na przykład powołując się na pracę Erwina Straussa, wskazuje, że w świecie zwierząt również mamy jakieś proto-aksjologiczne doświadczenie, że świat zwierząt nie jest całkowicie aksjologicznie neutralny. Zwierzę zawsze reaguje na to, co go wabi, na to, co go przestrasza, prawda? Czyli tutaj już wchodzą jakieś kategorie proto-aksjologiczne czy proto-normatywne, idąc z tym, co dzisiaj mówi się w tych naukach szczegółowych o moralności. Natomiast kiedy przechodzimy na grunt doświadczenia doświadczenia etycznego, które opisujemy za pomocą metody fenomenologicznej, odkrywamy właśnie, że te fakty moralne są czymś nieredukowalnym, czymś doświadczalnym i czymś niezbywalnym. Ale czy sam opis fenomenologiczny tutaj wystarczy? Profesor Pułtaski mówi, że opis fenomenologiczny to jest tylko pierwszy krok w konstrukcji, można by powiedzieć, konstrukcji teorii etycznej. Dalszym krokiem jest wyjaśnienie. Etyka profesora Pułtaskiego, tak jak ja ją odczytuję, ma z jednej strony charakter deskryptywny i o tym deskryptywnym charakterze etyki profesora decyduje ten komponent fenomenologiczny, ale ma też charakter eksplanacyjny, czyli wyjaśniający. Profesor Pułtaski powołać się na dwojakiego rodzaju racje. Pierwsze to są racje o charakterze antropologicznym, a drugie to są racje o charakterze metafizycznym. Przesłanki antropologiczne profesor Pułtaski czerpie z określonej koncepcji człowieka. Była to koncepcja człowieka dynamiczna i tutaj w dużej mierze na kształt tej koncepcji człowieka profesora Pułtaskiego miał wpływ Karol Wojtyła i jego pisma. Pułtaski postrzega człowieka jako istotę dynamiczną, która staje się poprzez działanie. Dlatego moralność związana jest z ludzkim czynem. Poprzez czyn człowiek staje się dobry lub zły, prawda? Więc ta moralność również jest czymś dynamicznym, jest czymś egzystencjalnym, prawda? Jest czymś, z czym człowiek na co dzień żyje. I oczywiście tutaj ten poziom doświadczenia, poziom wyjaśnienia antropologicznego wskazuje też profesorowi Pułtaskiemu na wyjaśnienie powinności naszego działania. Tym źródłem jest właśnie godność osoby ludzkiej jako pewna niezbywalna cecha człowieka. I tutaj znowuż pojawia się u profesora Pułtaskiego inspiracja z jednej strony Karolem Wojtyłą, a z drugiej strony również i Szwejmanem, który bardzo dużo na temat problematyki godności ludzkiej mówił, który zaproponował tak zwaną niefunkcjonalistyczną koncepcję osoby. Ten poziom wyjaśnienia antropologicznego, który pokazuje nam podstawę tego, czego doświadczamy, nie jest kresem uprawiania etyki. Profesor robi krok dalej i w tym wypadku już powołuje się na racje metafizyczne. W pismach profesora Pułtaskiego ciekawa jest zresztą sprawa, jak on rozumiał metafizykę. W niektórych pismach mówi, że etyka domaga się antropologii i ontologii ogólnej, a w niektórych swoich pracach profesor Pułtaski mówi o metafizyce, wręcz mówi o nowym
paradygmacie metafizyki. Ten nowy paradygmat metafizyki jest to paradygmat metafizyki teistycznej, a dokładnie metafizyki chrześcijańskiej, w której centralną rolę odgrywa kategoria osoby. Dlaczego? Dlatego i tutaj profesor Pułtaski robi rzecz ciekawą. Powołuje się nie tylko na przesłanki o charakterze metafizycznym, ale również na przesłanki o charakterze teologicznym. Sięga do teologii, sięga do koncepcji wcielenia. Pokazuje, skąd wynika w metafizyce chrześcijańskiej taki osobliwy, specyficznie aksjologiczny i normatywny status osoby ludzkiej. I w ostateczności dochodzi on do tego, że źródłem owego obiektywnego porządku moralnego, który my rozpoznajemy w naszym doświadczeniu wewnętrznym, jest Bóg. Można by powiedzieć tutaj trochę, idąc za tradycją klasyczną, jako ostateczna racja, albo też to, co mówił w swoim wykładzie pan profesor Piłat, że Bóg jest ostatecznym sensem, czy ostateczną sensownością w ogóle jakiejkolwiek moralności. Gdybyśmy nie przyjęli tego ostatecznego horyzontu sensu, czyli istnienia Boga, nie moglibyśmy zrozumieć natury moralności. Czyli podsumowując, cała struktura etyki, jaką proponuje profesor Pułtaski, obejmuje etap opisowej fenomenologii, na której wydobywamy istotę fenomenu moralności. Później mamy krok w kierunku określonej teorii człowieka, która zawiera określony zbiór tez antropologicznych, które uzasadniają, prawda, można to powiedzieć, takie bliższe uzasadnienie, powinność, czynienie dobra, prawda? I ostateczny etap to jest sięgnięcie po paradygmat metafizyki i po szereg tez metafizycznych, metafizyki teistycznej, które w jakiś sposób ostatecznie wyjaśniają lub usensowniają moralność. Czyli w tym wypadku mamy do czynienia, że Bóg jest ostatecznym sensem, można by powiedzieć, który daje zrozumienie moralności, prawda? Gdyby spojrzeć na przykład na tego typu etykę profesora Pułtaskiego, na przykład z punktu widzenia prac metodologicznych księdza Kamińskiego dotyczących etyki, to powiedzielibyśmy, że profesor Pułtaski stosuje metodę o charakterze redukcyjnym, czyli wychodzi od pewnych faktów, a następnie stara się podać ich wyjaśnienie, najpierw poprzez odwołanie się do przesłanek o charakterze antropologicznym, a później poprzez przywołanie przesłanek metafizycznych, które właściwie zamykają całość argumentacji. Czy profesor stworzył jakiś system etyczny? Myślę, że nie, i sam nigdy by tego systemem etycznym nie nazwał. To była pewna próba pokazania, czym jest etyka chrześcijańska. Bo on skonstruował pewien model etyki chrześcijańskiej. Oczywiście tutaj jeszcze warto by wspomnieć o kluczowej roli. Myślę, że profesor Pułtaski chyba najmniej to wyeksplikował, rolę właśnie tego osobistego modelu świata, który również tutaj w doświadczeniu etycznym odgrywa bardzo, bardzo istotną rolę. Z punktu widzenia tak rozumianej etyki, tak przyjętych założeń etyczno-antropologicznych, pan profesor Pułtaski dokonywał również szereg diagnoz o charakterze kulturowym, prawda, pokazywał różne ograniczenia cywilizacji naukowo-technicznej. Tutaj w dużej mierze też inspirował się filozofią Szpejmana, wskazując, jakie zagrożenia dla współczesnej kultury chrześcijańskiej, zwłaszcza dla osoby, dla człowieka, prawda, stanowi pewien wzorzec uprawiania nauki w duchu kartezjańskim. Etyka profesora Pułtaskiego jest bezwzględnie etyką realistyczną. Jest etyką realistyczną. Ja pamiętam w jednej rozmowie, że pan profesor Pułtaski mówił, że sposobu na rozstrzygnięcie sporu pomiędzy idealizmem a realizmem u samego Ingardena można by poszukiwać na gruncie jego etyki. Dlatego, że
Tam mamy dynamiczną koncepcję człowieka, człowieka, który działa. Mamy do czynienia z koncepcją człowieka realnego, prawda? Nie z pewnymi czystymi możliwościami. No tutaj nie do końca z profesorem Pułtawskim się zgadzałem, gdyż uważam, że Ingarden nawet w swojej koncepcji etyki aksjologicznej, jaką proponował, nie zdołał przekroczyć tego poziomu ontologii w kierunku metafizyki. Profesor Pułtawski ten problem ma za sobą, dlatego że on wychodzi, tak jak mówił tu profesor Krokos, z realistycznego punktu wyjścia, który jest dla niego oczywistym, i doświadczenie etyczne ma charakter realny. I tutaj on nie dowodzi, nie podaje żadnych argumentów, żeby wykazać realność doświadczenia etycznego. To jest dla niego pewna oczywistość, więc jest to etyka realistyczna, etyka antynaturalistyczna. Fakty moralne, które profesor Pułtawski przyjmuje, mają charakter integralny i nie są redukowalne do faktów, do jakichś pierwotnych faktów empirycznych, danych, prostych jakości, prawda? Tutaj profesor od tego się dystansuje. Ma charakter deskryptywny i wreszcie ma charakter eksplanacyjny, czyli dąży do zagwarantowania jakiegoś ostatecznego wyjaśnienia, usensownienia fenomenu moralności. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Również, że udało się pokonać te trudności takie z wizualizacją, żeby pana profesora zobaczyć, że to techniczne trudności zostały pokonane i że usłyszeliśmy charakterystykę, no właśnie, poglądów etycznych profesora Pułtawskiego i pewien sposób poznania etycznego, pewną charakterystykę sposobu poznania etycznego, za co bardzo dziękujemy. I ostatnim naszym prelegentem będzie jeszcze pan doktor, ale już niebawem, trzeba mieć nadzieję i trzymać za to kciuki, pan doktor Michał Piekarski, który powie nam o pojęciu modelu świata w filozofii Andrzeja Pułtawskiego i współczesnych naukach o poznaniu. Bardzo proszę, panie doktorze, może już panie decencie nawet. Dziękuję uprzejmie za to miłe powitanie i za zaproszenie mnie do udziału w tej konferencji. Ja to będę posiłkował się prezentacją, ponieważ kilka rzeczy, które będzie przyswoić, ponieważ czasu jest niedużo, a nie chcę wchodzić w duże szczegóły, więc pewne rzeczy po prostu pokażę na prezentacji. Dobrze. I tak, na dobrą sprawę to wystąpienie mogłoby również być określone jako naturalistyczne dopełnienie filozofii profesora Pułtawskiego, ponieważ wydaje mi się, czy też niektóre jego teksty z zakresu głównie teorii poznania, że jakby rozumienie, jakby profesor Pułtawski w swoich tekstach wskazał dwie drogi. Jedna droga idzie, jest taka właśnie, nazwijmy ją antynaturalistyczna, której dopełnieniem byłby właśnie ten etyczny personalizm, jakaś droga fenomenologiczna albo hermeneutyczna, a drugą drogą, którą ja dostrzegałem w jego tekstach i gdzieś teraz chciałbym pokazać, dlaczego uważam, że ona jest zasadna, jest jednak droga naturalistyczna, która wiąże się z tymi inspiracjami profesora Pułtawskiego z nauk szczegółowych, szczególnie z psychologii, antropologii, czy tego, co obecnie nazywamy kognitywistyką. Więc zwrócę uwagę na pewne aspekty myśli profesora Pułtawskiego, o które wydaje mi się, że można mówić z ich powodu pewnej kongenialności jego filozofii, które znalazły zastosowanie w takiej wpływowej, rozwijanej tak około 10 lat kognitywistycznej czy filozofii umysłu, rozwijanej koncepcji przetwarzania predykcyjnego. Oczywiście autorzy tej koncepcji zapewne nie znają prac profesora Pułtawskiego, ale chcę pokazać, że jego pewne intuicje znajdują uwierzytelnienie właśnie w tej koncepcji. Rozpocznę od tego, że od autora, o którym już tutaj Państwo wielokrotnie wspominali, czyli Henri Ey i jego książka o świadomości, gdzie Henri Ey wprost twierdzi, że nie powinien tyle powinniśmy mówić o świadomości, ile powinniśmy mówić o bytach, bycie świadomym. A być świadomy charakteryzuje się tym, że ma do dyspozycji tak zwany osobisty model świata. Tak? Byt psychiczny, będąc świadomy i stając się świadomy, bierze siebie w posiadanie, dysponując osobistym modelem świata.
Model świata w jakimś sensie obiektywizuje, odzwierciedla doświadczenie. Nie jest on jednak rozumiany w takim sensie transcendentalnym, jak to ma swoje źródło Kartezjusza, czy potem jest rozwijane przez między innymi Husserla, czy wcześniej Kanta. Jednak jest to model świata, który jest jakoś związany z dynamiką doświadczenia. Nie jest on zatem subiektywny, ale jest jakoś kształtowany w wyniku świadomego odnoszenia się podmiotu do jakiegoś obiektywnie istniejącego świata. Henri, skrótowo mówiąc, przyjmuje pewną koncepcję modelu świata aktywnego, tak będę to określał, który gwarantuje dynamikę rozwoju danej osoby, umożliwia czy kształtuje dynamikę doświadczenia oraz gwarantuje realizm poznania. Profesor Połtawski wychodzi od koncepcji Eja, niemniej wydaje mi się, przynajmniej chciałbym zwrócić uwagę na te fragmenty jego pism, gdzie on mówi o takim pasywnym charakterze modelu świata. Przez pasywny charakter modelu świata rozumiem pewne jego związki, czy pewne jego ukonstytuowanie właśnie jeszcze w sferze takiej przedświadomej, czy jak ktoś mówi teraz subosobowej, niezwiązanej jeszcze z warstwą pojęciową, czy ze świadomym przeżywaniem doświadczenia. I raczej z takim nastawieniem jeszcze przedrefleksyjnym, nietetycznym, jak tam w fenomenologii mówi, przedpredykatywnym. Tutaj Połtawski twierdzi, że doświadczenie w swojej najbardziej pierwotnej podstawowej formie nie jest właśnie świadome, czy nie jest jeszcze świadomie konstruowane, ile jest pewnego rodzaju formą odczuwania zmysłowego. I tutaj za Straussem mówi o takim totalnym kontakcie podmiotu doświadczającego z światem, który jest jeszcze niedookreślony, który dopiero się dookreśla w doświadczeniu, które jest właśnie fundowane jako z modelu świata. I tutaj w jednym z jego tekstów pojawia się taka metafora kulis, że model świata nie jest czymś, co jest aktualnie obecne i bezpośrednio dostępne dla podmiotu, ale jest czymś, co znajduje się niejako za kulisami. Za kulisami tego doświadczenia. Tutaj można by posłużyć się pewnie pojęciem profesora Piłata, czy tym horyzontem doświadczenia, dzięki czemu możliwe jest świadome odnoszenie się podmiotu do danych, które są oferowane w strumieniu doświadczenia, czy oferowane przez świat dany w doświadczeniu. I tutaj się w pewnym momencie pojawił profesora Połtawskiego pojęcie świadomości, które on wprost wiąże z funkcjonalnym czy z dobrze funkcjonującym modelem świata. Podkreśla, co ja też chciałem podkreślić, że on ma hierarchiczną, warstwową budowę. Dzięki temu profesor Połtawski wprowadza na pojęcie, które przywołuje nam na myśl Kanta, aczkolwiek on to rozumie inaczej, bo nie rozumie tego w sensie transcendentalnym, tylko powiedziałbym raczej takim właśnie realistycznym, czy nawet można powiedzieć w pewnym aspekcie etycznym. Za pośrednictwem modelu podmiot nadaje prawodawstwo. Tak, model jest prawo, w pewnym sensie funduje prawo, czyli pozwala na podmiotowi czy danej osobie na kierowanie i kształtowanie jego własnego działania. Czyli raczej już u podstaw modelu nie tyle leży taki charakter czysto odbiorczy, ile model, nie przetwarzając informacje ze świata, kieruje i wskazuje kierunek, w którym powinno być kształtowane doświadczenie. Kolejna rzecz, która jest ciekawa i która się pojawia w takim dość późnym tekście profesora Połtawskiego, to jest przekonanie, że model świata jest pewnego rodzaju systemem, który ma określoną strukturę logiczną. Niestety profesor tylko o tym napomina. Nie rozwija jakby bardziej myśli, w jaki sensie należy tą strukturę logiczną rozumieć. Niemniej dla niego, dzięki temu, że model świata jest ustrukturyzowany, w sensie takim logicznym, doświadczenie może mieć charakter racjonalny. Oznacza to, że jego produkty, takim jak wiedza czy pojęcia, mogą być potem wykorzystywane w świadomych rozumowaniach czy wnioskowaniach. Dzięki tej strukturze logicznej to pierwotne doświadczenie jest już jakoś ustrukturyzowane. Tak, no tutaj się odwołujemy do tej dyskusji na temat charakteru danych i krytyki sensualizmu czy kartezjanizmu obecnego już u Husserla, u Mura czy później u Ingardena. W swoim artykule powołuje się na angielskie sformułowanie pattern matching, czyli wyszukiwanie wzorców. Twierdzi, że za sprawą modelu to pierwotne doświadczenie dane w tym odczuwaniu zmysłowym jest jakoś już wstępnie ustrukturyzowane właśnie w postaci pewnych wzorców. O tym będę chciał powiedzieć też w okazji właśnie przetworzenia predykcyjnego. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego ten model może odbierać pewne ustrukturyzowane dane, ponieważ nie jest on abstrakcyjny, tylko jest zawsze ucieleśniony, usytuowany czy osadzony w środowisku. Oznacza to, że każde doświadczenie
kształtowane, współodbierane przez model świata, jest zawsze powiązane z określoną sytuacją poznawczą i pozapoznawczą danego podmiotu. I to profesor Płutarski stwierdza, to jest taka, myślę, że kwestia też jest dyskusyjna, to też się pojawi w późniejszej koncepcji, o której będę mówił, że model jest strukturą, która jest wspólna dla różnych organizmów żywych. Oczywiście wątpliwość jest taka, czy powiedzmy bakterie, czy jakieś organizmy jednokomórkowe posiadają swój model świata, niemniej wydaje się w przypadku organizmów wyższego rzędu, na pewno trzeba już mówić o ssakach czy naczelnych oraz człowiek, ten model świata jest, u nich się pojawia. Różnica pomiędzy modelem świata u podmiotów takich, jakimi są ludzie, a zwierzętami polega na tym, że ludzki model świata może być w pewien sposób współkonstytuowany czy w pewnym stopniu kształtowany poprzez świadome doświadczenie, historię danego podmiotu i wpływają na niego pewne normy czy wytyczne kulturowe, które się wiążą nie tylko z środowiskiem naturalnym, ale środowiskiem, w którym żyje człowiek, czyli takim środowiskiem społeczno-materialnie ukonstytuowanym. W przypadku zwierząt model świata raczej wyraża pewne dążenia, czy normuje pewien kierunek rozwoju zwierzęcia zgodnie z jego jakby celami biologicznymi, ewolucyjnie nabytymi. W tym sensie jest on pewnego rodzaju strukturą normatywną. Teraz odwołam się do przetwarzania predykcyjnego w bardzo dużym skrócie, żeby pokazać właśnie w jakim sensie pewne pomysły profesora Płutarskiego okazały się być konkretne, ponieważ znalazły swoje zastosowanie, nazwijmy to, we współczesnej koncepcji, która jest inspirowana naturalistycznie, ponieważ no, pierwotne pomysły związane z tym, że informacja jest przetwarzana w pewien sposób hierarchiczny czy predykcyjny, pochodzą z neuronauki, więc zupełnie takiej mało filozoficznej dziedziny naszej wiedzy. Podstawowe założenie tej koncepcji mówi mniej więcej coś takiego, że podstawowym czy centralnym zadaniem mózgu czy systemu poznawczego, jeżeli byśmy woleli tak mówić, lub nawet umysłu, jest redukcja niepewności, tak? Czyli optymalizacja, czyli takie kierowanie funkcjonowaniem danego organizmu, żeby optymalizował swoje działanie w obliczu środowiska, które jest niepewne i które budzi zaskoczenie. Skąd jest ten pomysł, że środowisko jest niepewne? Ponieważ zgodnie z stanowiskiem zwolenników przetwarzania predykcyjnego, wszelka informacja, jaka dociera do systemu poznawczego, czy podmiotu, czy człowieka, jest zapośredniczona. W takim sensie nie mamy dostępu do źródeł informacji, ponieważ to, co jest zawarte w strumieniu danych, które nasze modalności czy zmysły odbierają, jest zawsze pewnym skutkiem pewnych zmian w świecie. I celem umysłu, najkrócej mówiąc, jest wnioskowanie na podstawie informacji, którą odbieramy, o tym, jaki jest charakter świata. Wydaje się, że jest to mocno takie kantowskie założenie, czy nawet antyrealistyczne. Niemniej wydaje mi się, że można bronić pewnego realizmu. Teraz jak tutaj, to o czym zaraz powiem, jak tutaj to ma wyglądać? W takim sensie, że każdy żywy organizm, tutaj zależnie od różnych interpretacji, albo ucieleśnia, na przykład, jeżeli byśmy to wiązali z mózgiem, albo sam wręcz jest modelem generatywnym swojego środowiska. Model ten jest wielopoziomowy, ma on charakter przyczynowy i jest probabilistyczny. W takim sensie, że wiedza, która jest w nim zawarta, jest zawsze mniej lub bardziej prawdopodobna. Czyli pewnym ideałem jest oczywiście osiągnięcie wiedzy pewnej, ale jak będę tutaj chciał pokazać, czy jak twierdzą zwolennicy tego ujęcia, jest to problematyczne. No i dlaczego, jakie jest zadanie tego modelu? No, zadaniem modelu jest minimalizacja czegoś, co jest określone mianem błędu predykcyjnego. Błąd predykcyjny jest pewnego rodzaju dysproporcją czy różnicą pomiędzy tym, jak my myślimy o świecie, czy jaką mamy wiedzę o nim, lub jakie mamy oczekiwania wobec niego, a tym, jaki ten świat jest. Za chwilkę podam pewien przykład, który to rozjaśni. Niemniej sukcesem, czy błąd predykcyjny jest minimalizowany wtedy, kiedy uda nam się przyjąć, czy wygenerować najlepszą możliwą hipotezę, która wyjaśnia przyczyny i naturę źródła sygnału zmysłowego. Teraz podam przykład, mianowicie taki, no, że wyobraźmy sobie, że jedziemy nocą po nieoświetlonej drodze i dostrzegamy przed nami dwa punkty świetlne. I teraz jak się mamy zachować? Oczywiście błąd predykcyjny będzie się pojawiał na różnych poziomach modelu, tak? Tutaj to widać na tym rysunku. Model zaczyna się od niskich poziomów związanych z informacją odbieraną przez konkretne modalności zmysłowe. Czym wyżej kierujemy się w górę hierarchii tego modelu, tym bardziej te informacje są abstrakcyjne, ogólne i jakby dane w szerszych wektorach czasoprzestrzennych. No i wyobraźmy sobie, że jedziemy tą drogą. I teraz nasze zachowanie
musi być zoptymalizowana względem sytuacji, w której się znaleźliśmy. Na sytuacja wygląda tak, że nie wiemy, co naprzeciwko nas jedzie i nie wiemy, czy jedzie przykładowo pasem naprzeciwległym, czy jedzie pod prąd. I teraz trzeba na każdym poziomie modelu zminimalizować potencjalny błąd predykcji dotyczący na przykład tego, czy jest to obiekt poruszający się, czy jest to obiekt, który unosi się nad ziemią, czy jest to na przykład samochód, czy można powiedzieć, sobie fantazjować, że to jest na przykład UFO, czy ten obiekt porusza się, czy się nie porusza, jeżeli się porusza, to czy porusza się w naszym kierunku, a jeżeli się nie porusza w naszym kierunku, no to czy w jakimś sensie może nam zagrozić. Tak, czyli każdy poziom modelu odpowiada za przetwarzanie innej informacji. Inny poziom modelu przetwarza informację dotyczącą na przykład detekcji kształtu, głębi przedmiotu, rozpoznania wzorca, czy to jest, nie wiem, BMW, czy Polonez, jego koloru, potem skategoryzowania go jako samochód, określenia jego prędkości itd., itd. I teraz możemy te błędy zminimalizować tak, że dokonamy pewnych zmian w obrębie modelu, czyli przyjmiemy przekonanie przykład takie, że ten samochód na pewno nie jedzie naprzeciwko nas i nie będzie kolizji, lub możemy podjąć, co też jest ważne z punktu widzenia pewnych rzeczy, które mówił pan profesor Płukawski, możemy podjąć takie działania, które zminimalizują ten błąd, czyli zaingerować niejako w strukturę przyczynową stanu świata, czy na przykład zjechać na pobocze. W tym momencie, jeżeli nawet nasze predykcje dotyczące ruchu tego samochodu zostaną zminimalizowane w tym sensie, że my unikniemy ewentualnej kolizji. No i to, co chciałbym powiedzieć tutaj, podkreślić jakby trzy elementy, na które zwracał uwagę profesor Płukawski. Wbrew jakby pewnym krytykom czy głosom, że przetwarzanie predykcyjne, myślące o doświadczeniu w charakterze wnioskowania na temat pewnych przyczyn, ze skutków, do jakich mamy dostęp za pośrednictwem zmysłów, jest modelem antyrealistycznym, to na przykład twierdzi znany taki fenomenolog łączący fenomenologię z kognitywistyką, czyli Dan Zachavi. Będę chciał pokazać, że właśnie możemy myśleć o modelu w kategoriach realistycznych. To znaczy, że model dzięki pewnemu ustrukturyzowaniu wewnętrznemu, swoim wewnętrznym parametrom, czyli przekonaniom, wiedzy i tak dalej, nie odbiera czy odnosi się do pewnych wzorców, które są dane w strumieniu zmysłowym. Tak? Sygnał zmysłowy jest w jakimś sensie wstępny. I tutaj jakby struktura modelu, ten horyzont, który model rozumienia czy poznania, który gwarantuje model, strukturyzuje nam wstępnie te dane zmysłowe. Dzięki temu model może zwiększać własną wierzytelność, własną wiarygodność. Niemniej oczywiście to jest, nie mamy tutaj do czynienia, co też można bronić, z pewną relacją motywacyjną, ile po prostu z pewnymi relacjami przyczynowymi. Stąd model jest mocno naturalistyczny. Drugi wątek, o którym profesor Płukawski napomniał, tak jak wspomniałem, kiedy mówi o pewnym ustrukturyzowaniu logicznym modelu, to jest to, że model jest racjonalny. W przypadku przetwarzania predykcyjnego model jest racjonalny dzięki temu, że system poznawczy, jak twierdzą zwolennicy tego ujęcia, w pewnym sensie, tutaj jest oczywiście spory, jak to rozumieć, implementuje tak zwaną bajesowską sieć przekonań. Co to znaczy w praktyce? Oznacza to, że wszelkie procesy percepcyjne i niektóre być może poznawcze to po prostu zastosowaniem reguły Bayesa, dzięki czemu da się je opisać w kategoriach rozkładu prawdopodobieństwa. Model zatem jest probabilistyczny, jakby nazwijmy to pewną normą, do której on dąży, jest ściągnięcie wiedzy prawdziwej, która by wtedy byłaby wiedzą pewną. No i trzeci wątek, który się pojawia u profesora Płukawskiego, a jest gdzieś jakoś ucieleśniony czy skonkretyzowany w przetwarzaniu predykcyjnym, to jest normatywność tego modelu. Dlaczego model jest normatywny? Ponieważ on nie tylko prowadzi do optymalizacji zachowań czy działań danego podmiotu w środowisku, zarówno na drodze jakby właśnie realizacji pewnych działań lub na drodze pewnych procesów percepcyjnych czy zmiany własnych parametrów, ile ten model tłumaczy, dlaczego człowiek czy dany podmiot musi się optymalizować. Tak? Obecność modelu świata, tego generatywnego modelu świata jest gwarantem tego, że podmiot, organizm czy system poznawczy, żeby żyć, musi się optymalizować. W innym przypadku nie będzie istniał, ponieważ jego kres zakończy się śmiercią, czy jego życie zakończy się śmiercią w momencie, kiedy będzie nieprawidłowo czy nieskutecznie optymalizował swoje działania w środowisku. I na koniec garść cytatów, żeby pokazać pewną dwuznaczność, pewną ambiwalentność tego pojęcia modelu, zarówno przy tworzeniu predykcyjnym, jak mi się wydaje, że właśnie też również u profesora Płukawskiego, gdzie z jednej strony są pewne fragmenty jego myśli, które wskazują, że model jest pewnym ekwiwalentem
świadomości, czy do bycia świadomym. Z drugiej strony są fragmenty, w których profesor Putnawski, to jest też pewnie u Husserla widoczne w niektórych tekstach i u Ungertena, gdzie ten model świata trzeba by wiązać z całym organizmem jako w tako funkcjonującym. To, co jest ciekawe, no pewne ambiwalencje, czy pewne niejasności, które były zawarte w takim czysto filozoficznym projekcie profesora Płutawskiego, no inspirowanym naturalistycznie, o czym mówił profesor Piłat między innymi, znajdują swoje odzwierciedlenie już w inspirowanych mocno nauką i równymi różnymi badaniami eksperymentalnymi, koncepcjami z zakresu wczesnej kognitywistyki. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panu doktorowi. Bardzo dziękuję panu doktorowi za wystąpienie. Może tylko proszę wyłączyć. O, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu profesorowi za wystąpienie i bardzo proszę, jeżeli ktoś z państwa uczestników konferencji ma pytania, bo tutaj na czacie nie widzę, żeby na Facebooku czy na YouTubie ktoś zadawał pytania, brakuje takich pytań. Jeśli ktoś z państwa chce podzielić się jeszcze jakąś refleksją, czy dopytać tutaj panów, to bardzo proszę. Jeśli można, to oczywiście szalenie ciekawe. Wszystkie te trzy zagadnienia w drugiej części już się pojawiające, to znaczy, że model ten predykcyjny jest realistyczny, że jest probabilistyczny i że też generuje pewne normy zachowania, ale dyskutowanie ich byłoby może zbyt obszerne. Natomiast mam bardzo konkretne pytanie. Chodzi o to, że jest pewne podobieństwo w tym podkreślaniu wagi modelu, który jest z jednej strony wcielony, z drugiej strony jest ukryty przed świadomością. Duże podobieństwo do tego, co Thomas Metzinger twierdzi o genezie ja, w ogóle podmiotowości. Twierdzi, że podmiotowość to jest właśnie ukryty model. Jest generowany przez to, że model jest ukrywany. Wobec tego my nie wiemy, co konstytuuje te istotne własności nas samych, a ponieważ tego nie wiemy, to on funkcjonuje niejako jako pierwotny, pierwszy, ale to nie dlatego, że jest jakiś ja, jakiś ośrodek osoby, który jest zawiadowcą, tylko dlatego, że nie wiemy, co funkcjonuje. Więc pewna ignorancja tutaj zamienia się w pewną hipostazę nas samych. Po prostu bardzo jestem ciekaw, co pan myśli o tym dość radykalnym postawieniu sprawy przez Metzingera. Tak, znaczy wydaje mi się, że zgadzam się z tym, że Metzinger radykalizuje całą sprawę. No, w przetwarzaniu predykcyjnym sprawa nie jest też oczywista, ponieważ model przede wszystkim dotyczyłby tego przedsubiektywnego doświadczenia. Oczywiście tam niektórzy autorzy, jak Andy Clark na przykład, twierdzą, że właśnie, ja bym się z tym zgodził, że to przedświadome funkcjonowanie modelu funduje czy gwarantuje to, że się świadome życie czy świadome doświadczenie opiera. No i tutaj Clark na przykład twierdzi, no, że właściwie model samych siebie jest czymś, co by gwarantowało pewną podmiotowość. Niemniej wydaje mi się, że pewne luki właśnie związane z pewną normatywnością, tutaj bym podkreślił, z pewną normatywnością myślenia i czy wynikającą, te luki wynikają oczywiście z pewnego przywiązania do modelu nauk znaturalizowanych, czy wyjaśniania w ramach nauk znaturalizowanych, powodują pewien problem z rozumieniem podmiotu. No podmiot byłby pewnego rodzaju, powiedział, myślenie o podmiocie byłoby pewnego rodzaju wysokopoziomową predykcją o samych sobie, tak? Aby umożliwiała nam funkcjonowanie w pewnych określonych kontekstach, no już społecznych, normatywnych, kulturowych, prawnych itd., itd. I teraz tylko takie pytanie, no, kiedy ona się pojawia? No, gdzieś na zaawansowanym stadium rozwoju danego organizmu, tak? Jest, czy podmiotowość byłaby w jakimś sensie zależna od modelu świata? No, może, na pewno może funkcjonować jako zależna, ale ja bym powiedział, że ona gdzieś jest tutaj sprowadzana właśnie do tego ewolucyjnie nabytego modelu, który gdzieś na pewnym poziomie po prostu musi wygenerować pewien model siebie, który będzie funkcjonował jako pewne, nazwijmy to, trybuna czy kryterium doświadczenia. Więc filozoficznie jest to pewnie, może być to rozczarowujące dla filozofów przywiązanych do filozofii podmiotu. Niemniej no, wydaje się, że jest to w tym paradygmacie takim naturalistycznym, który gdzieś tutaj chciałam bronić, ale też pokazując, że on ma pewien potencjał filozoficzny i taki pewne miejsca, które się nie są w pełni znaturalizowane,
gdzieś takie myślenie wydaje mi się, że daje pewien punkt wyjścia do dalszych analiz, tak? Gdzie jednak to pojęcie podmiotu może się pojawić w sposób znaturalizowany, a jednak oferować coś, co wykracza poza czysty naturalizm, tak? W takim sensie, że podmiot stanowi ten trybunał, tą instancję, czy ten biegun, do którego są skierowane normy, inny człowiek i tak dalej, i tak dalej. No, nie wiem, czy to odpowiedź jest jasna, ale temat jest, że tak powiem, dziękuję bardzo. W ramach tej niedługiej dyskusji właśnie na tyle możemy sobie pozwolić. Dziękuję. Ja sobie pozwolę włączyć, bo mamy takie mocne pytanie od pani Sylwii Przewoźnik, a mamy kilka osób zajmuje się etyką, problematyką etyczną i mamy takie pytanie. Szanowni Państwo, pozwolę sobie skłonić się ku refleksji, czy z fundamentów moralności można wyprowadzić w sposób logicznie pewne szczegółowe zasady i normy postępowania? Czyli to bardziej nie refleksja, tylko chyba raczej pytanie mocno takie o mocnym charakterze, także bardzo proszę, jeśli ktoś czuje się na siłach odpowiedzieć na tak istotne pytanie, to bardzo proszę. Przepraszam, jeżeli można. Można? Tak. Przepraszam, bo nie wiem. To zależy, jakie fundamenty moralności zakładamy oczywiście. Bo w wypadku księdza Stycznia, no to jest oczywiste, prawda, że mamy całą problematykę deontologiczną. Natomiast już w wypadku tej propozycji, którą przedstawił profesor Duchliński, nie. W wypadku tej propozycji, jaką przedstawił Wojtyła, również nie ma tego bezpośredniego przejścia. Problem norm wymaga wejścia w pewne struktury i relacje, a nie bezpośredniego wyjścia. A czy ja mogę wykorzystać fakt, że jestem przy głosie i zadać pytanie panu doktorowi Michałowi Piekarskiemu? Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Panie Michale, jest taka idea własny świat, świat własny, jako świat własnych wyobrażeń, własnych przedstawień, własnego życia. Czy ona się mieści w jakimś sensie w tym modelu, o którym pan mówił? Jest taki piękny esej profesor Skargi poświęcony analizie, czym jest mój świat. Świat, który nabywam i świat, który tracę, prawda? Bo to jest świat bardziej mój wyobrażony, wynikający z moich potrzeb, pragnień, z mojej indywidualności, z indywidualnej obecności w świecie i w swoim własnym życiu. Czy można ten model połączyć, który jest o wiele bardziej sformalizowany oczywiście? Tak, tak. Dziękuję za to pytanie. Wydaje się, że można. Znaczy, zacznę może od tego, że niektórzy twierdzą, że właściwie wszystko, co zawiera model generatywny, czy ten model świata w ramach tej koncepcji, o której mówię, to jest taka wirtualna rzeczywistość. Więc gdyby iść za tą metaforą, no to ten model jest po prostu pewnym zbiorem fantazmatów czy fantazji wobec świata i niektóre z nich są faktycznie odnoszą do tego świata, inne nie. Niemniej powiedziałbym tak, no jeżeli trzymamy się tego, nazwijmy to paradygmatu, to istnienie takich wyobrażeń w modelu byłoby uzasadnione o tyle, o ile one pełniłyby pewną funkcję w oswajaniu, powiedzmy, tego niepewnego otoczenia czy środowiska. Więc tylko trzeba by to rozumieć, no nie w takim sensie egzystencjalnym, ile bardziej właśnie biologicznym. Jeżeli wyobrażenia pozwalają nam oswajać, czy minimalizować pewne poczucie niepewności, czy pewną ambiwalencję środowiska, w którym żyjemy, no to dla nich jest miejsce. Tutaj, no i tutaj jest, no jest pewnego rodzaju, nazwijmy to redukcjonizm taki epistemiczny, ponieważ no co z tymi wyobrażeniami, czy z fantazjami, które tych funkcji nie pełnią. No, w modelu do końca nie ma na nie miejsca, ale można powiedzieć, że one mają takie znaczenie długoterminowe, tak, że minimalizują pewne napięcia, czy te, jak technicznie mówiąc, te błędy predykcyjne w perspektywie długoterminowej. Moje pewne wyobrażenia o sobie, o innych i tak dalej powodują, że w dłuższej perspektywie czasowej trafi lepiej funkcjonować na przykład, więc dałoby się to zmieścić. Tylko tutaj powiedziałem, że cała treść tego modelu i tych głęboko zakorzenionych przekonań i tych nabytych na podstawie bieżącego doświadczenia jest, jakby to powiedzieć, no jest podporządkowana pewnym pragmatycznemu wymiarowi działania, więc to, co też jest właśnie istotne, nawiązując do myśli profesora Putowskiego, że model jest pewnego rodzaju konstruktem, który nas ma wspomóc w funkcjonowaniu w świecie. Takie jest wtórnie, bym powiedział, wtórnie on służy jako pewien model, który wytwarza wiedzę. Wiedzę wytwarza w momencie, kiedy się zoptymalizujemy i zaczniemy działać w środowisku w takim, w którym możemy się poczuć bezpiecznie, w którym będziemy mogli właśnie tę wiedzę zacząć wytwarzać. To tak mu odpowiedział na to pytanie. Ja chciałam bardzo podziękować
zwłaszcza za podkreślenie tego aspektu egzystencjalnego i te różnice. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, panie profesorze. Jeśli chodzi o to pytanie postawione przez panią doktor Przewoźnik, które dotyczy z jednej strony fundamentu etyki, no to tutaj odpowiedź jest dosyć prosta. W przypadku pana profesora Pułtaskiego, tak jak już mówiłem, on wychodzi od doświadczenia pewnych nieredukowalnych faktów moralnych, pokazuje ich uzasadnienie antropologiczne, odwołując się do godności osoby, następnie wskazuje na pewne takie ostateczne uzasadnienie, usensownienie, odwołując się do Boga chrześcijańskiego teizmu. Profesor Pułtaski w jednym ze swoich tekstów on poruszał ten problem relatywizmu moralnego, ogólnych zasad moralnych, szczegółowych, i jemu to było potrzebne na pewnym etapie analiz, jakie prowadził. Tam nie ma jakichś ostatecznych rozstrzygnięć co do tych kwestii. No tutaj zasadniczo dwa modele etyki, albo model indukcyjny, albo model dedukcyjny, i trzeba byłoby konkretnie przedyskutować, jak w tych dwóch modelach etyki. Oczywiście tu mówię z pewnym uproszczeniem dwa modele etyki, bo jeszcze można by wyróżnić inne modele etyki. Wygląda to uszczegóławianie tych norm moralnych. To jest jedna kwestia. Druga kwestia natomiast, którą chciałem podnieść, dotyczy wystąpienia pana doktora Michała. Tutaj jest taka kwestia trochę taka terminologiczna. Sam termin model no jest terminem wieloznacznym. Nawet jeśli spojrzymy na to, co we współczesnej metodologii nauk mówi się o modelu, więc takie sformułowania na przykład, że umysł jest modelem świata, czy organizm jest modelem, czy że świadomość jest modelem świata, no tutaj trzeba byłoby przede wszystkim sprecyzować, co my dokładnie rozumiemy przez ten pod pojęciem modelu, prawda, bo tutaj to, co ty przedstawiłeś, ja to odebrałem, że są pewne modele, które ewidentnie z tego, co mówisz, no one mają nie trochę, ale charakter idealizacyjny tego, jak przebiegają pewne funkcje predykcyjne. To jest raz. Druga sprawa, no trzeba by sprecyzować ten model. Druga sprawa, nie wiem też, na ile profesor Pułtaski zgodziłby się z twoją tutaj interpretacją, dlatego że jednak u niego ten model świata odpowiadał za pewną holistyczną koncepcję doświadczenia, natomiast ty bardzo mocno tutaj koncentrowałeś się na tym, że danymi do przetwarzania predykcyjnego są określone dane zmysłowe lub impulsy zmysłowe. Wydaje mi się, że profesor całe życie dążył do przezwyciężenia właśnie takiego punktu wyjścia w epistemologii, prawda? Więc tutaj nie, może ja to źle odczytuję, natomiast chciałbym, gdybyś mógł trochę sprecyzować, jak rozumiesz w ogóle pojęcie modelu, bo w jakim znaczeniu rozumiesz, że umysł jest modelem, organizm jest modelem, no, czy może to się tworzy pewne modele, które są konsekwencją czynności idealizacyjnych, prawda, które się podejmują. Przepraszam, że się wtrącę. Oczywiście pozwolę panu doktorowi odpowiedzieć. Chcę tylko powiedzieć, że zbliżamy się do końca, więc prosiłbym o tak, że tak powiem, ustosunkowanie się, prawda? Wiadomo, że tu się rozwija duża dyskusja, bo pewne zarzuty były dość poważne i pewnie wymagają jeszcze dyskusji w kuluarach, a tu jest możliwe jakieś tam stosunkowo krótkie, trzyminutowe wypowiedzenie się i na tym byśmy dzisiaj zakończyli. Bardzo proszę, panie doktorze. Dziękuję za to pytanie. Znaczy tak, jedna uwaga wyjaśniająca. Zestawiając pojęcie modelu profesora Pułtaskiego z pojęciem modelu świata czy modelu generatywnego z przetwarzania predykcyjnego, jakby no, mam świadomość pewnej rozbieżności terminologicznej. Niemniej moją intencją było pokazanie, że pewne intuicje profesora Pułtaskiego, które nie miały, no, nazwijmy to, podstaw gdzieś tam w empirii uzasadnionych, pojawiają się już przy pewnym bagażu czy pewnym wyjaśnieniu empirycznym właśnie w koncepcji przetwarzania predykcyjnego. I tutaj chciałem pokazać w tym sensie, że pewne jego pomysły były po prostu kongenialne w stosunku do czasów, w których się pojawił. Czyli ta myśl gdzieś jest aktualna.
no co do pojęcia modelu świata, no to nawet te ostatnie trzy cytaty, które tam w mojej prezentacji się pojawiły, no pokazują, że to pojęcie jest bardzo wieloznaczne w tej koncepcji. Najbardziej wyjściowe przyjąć, no to model generatywny to jest po prostu pewien rozkład prawdopodobieństwa w odniesieniu do danych obserwowanych. To jest najbardziej podstawowe rozumienie. No. I autorzy tam różnie piszą, niemniej no, niektórzy go traktują jako pewną reprezentację, czy zbiór reprezentacji świata, inni go traktują jako pewną taką no, enaktywny, takie wskazówki, jak należy właściwie działać w tym świecie. No, ale najbardziej techniczne pojęcie jest pojęciem no, zasadniczo z teorii prawdopodobieństwa, czyli po prostu pewien zbiór rozkładów prawdopodobieństwa. No i tak bym na to odpowiedział w tych trzech minutach, które mam. Proszę o wyłączenie. Jeśli ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć, to bardzo proszę, czy dopowiedzieć. Proszę Państwa, nie widzę chętnych. Bardzo dziękuję panom prelegentom z ostatniej części tego wystąpienia. Chciałbym podziękować prelegentom wszystkich wystąpień, wszystkim prelegentom, którzy brali udział w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, takiej konferencji, sympozjum, może trochę przygotowanej w tempie takim szybkim, no ale postać profesora Pułtawskiego wymaga, żeby do niej się odnosić i na pewno jeszcze przydarzy się niejedna okazja, żeby o dorobku profesora dyskutować i na poziomie właśnie kognitywistyki, i na poziomie antropologii, i na poziomie etyki, i na poziomie no, pewnych rozstrzygnięć takich, można powiedzieć, ogólnych, jeśli chodzi o pewną wizję świata. Chciałbym podziękować również ojcu dziekanowi Chomie, księdzu dziekanowi Maćkowi Bale i tylko przypomnę jeszcze, że organizatorami tej konferencji były Centrum Etyki Chrześcijańskiej imienia Tadeusza Ślipko w Akademii Ignacjanum, Katedra Etyki Ogólnej i Stosowanej w Instytucie Filozofii AIK, Katedra Etyki w Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, a wydaje się, z tego co zrozumiałem, to spiritus movens całego przedsięwzięcia jest pani profesor Ewa Podres, za co serdecznie dziękuję. Jeśli się mylę, to pani profesor proszę o poprawienie. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu serdecznie. Również dziękuję tym, którzy się łączyli z nami i słuchali nas za pośrednictwem Facebooka i YouTube'a. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo. Piotrze, bardzo Tobie dziękujemy, bardzo serdecznie Ci dziękujemy za prowadzenie i za niesłychaną wyrozumiałość wobec nas wszystkich. Serdecznie dziękuję. Proszę bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia również, dziękuję bardzo i miło mi było Was widzieć. Czekaj, skontaktuj się ze mną. Dobrze, dziękuję bardzo. Fajnie. Dziękuję. Dziękuję.